Dzień dobry, dzień dobry. Jak to mi mówią dzieci teraz, jak pukają co chwilę do drzwi wesołego Halloween? Cukierek albo psikus. Dzisiaj, moi drodzy, przed nami sesja specjalna, bo zagramy sobie w Omertę po raz pierwszy w tak bardzo innym settingu niż bo zagramy sobie w Zwierzogrodzie, a ze mną są, najpierw zaczynamy tradycyjnie od osoby, która po raz pierwszy na kanale Imaginarium RPG się melduje, a jest to Marcelina z kanału Fileus Zero. Siemano. Hejko. Jest też Fruśka, która nie jest po raz pierwszy, a widziałem właśnie dzisiejszy komentarz na YouTubie, że dopominacie się więcej Fruśki. Proszę bardzo, stanęliśmy na rzęsach. Trzeba było ją dowozić z daleka do Zwierzogrodu. Trzeba było mnie złapać. I z ekipy, stałej z ekipy Imaginarium RPG są ze mną od waszej lewej Aga. Hej, hej. Mizu. Bang. I Iwona. Iwianna. Cześć. Jak kogoś nie rozpoznaliście na pierwszy rzut oka, to wam już powiedziałem. Moi drodzy, co bym chciał wam powiedzieć? Chciałbym wam powiedzieć przede wszystkim, że dziękuję bardzo za liczną obecność na Bukonie, który skończył się godzin temu, jakieś 19. I super, że byliście i bardzo się cieszymy, że wasz oddźwięk jest tak dobry. No i cóż, jak wam się podoba, to kim my jesteśmy, żeby nie robić więcej takich eventów. Teraz przed nami w grudniu, 3 grudnia, impreza stacjonarna. Widzimy się w Warszawie na Mikołajkonie, gdzie pogramy sobie sesyjki w galerii Bemowo. Już zapraszamy, a niedługo ruszymy z promocją tego wydarzenia. I co jeszcze? Tradycyjnie dla nas dziękujemy bardzo patronom Imaginarium RPG. Dzięki, że jesteście, bo to dzięki wam możemy rozwijać się, kupować nowe rzeczy, które pozwalają nam sprawiać, że nasze sesje są jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze dla oka. Organizacyjnie. Co prawda gramy na podstawie bajki, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy to będzie sesja dla dzieci. To znaczy, może być tak, że to będzie sesja dla dzieci finalnie, ale ja nie jestem pewien. Także. No nie będzie sesja dla dzieci, bo my jesteśmy wszystkie 18+. Także to już dawno przestała być sesja dla dzieci. Co to zmienia? Ja nie mówię dla pełnoletnich, tylko dla dzieci. Znaczy dla niepełnoletnich. Jeżeli oglądacie to później, już na nagraniu na YouTubie, to w opisie pod filmem ja napiszę, czy to jest sesja dla dzieci, czy nie. Myślę, że 50-50. No i dobra. I tyle chciałem powiedzieć we wstępie. Czy ja coś ominąłem, dziewczyny? Będzie jak Happy Tree Friends. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. W trakcie sesji nie planujemy katować żadnych zwierzątek. To nie planuje. Zobaczymy, jak wyjdzie. Chyba. W trakcie sesji ucierpią tylko wymyślone zwierzątka? A, to tak. No dobra, moje drogie, to ruszamy. Oto Zwierzogród. Metropolia wyrasta ku niebu pośród rozległych równin. Tak, że po prostu z daleka, już dojeżdżając do niego pociągiem czy samochodem, widać to miejsce. Widać stolicę, w której można osiągnąć wszystko. Można być kim się chce, zrobić co się chce i zupełnie nie przejmować się stereotypami, miejscem urodzenia i tym, kim się było. O tym, czy wy urodziliście się wszyscy w Zwierzogrodzie, czy jesteście przyjezdnymi, to powiecie sobie i nam zaraz. Natomiast teraz, kiedy nasza kamera przelatuje nad miastem, widzimy ten piękny zalew, który jest nieco wyżej na płaskowyżu, pod którym rozciąga się Zwierzogród. Oczywiście odgrodzony od całości mocną tamą, tak żeby nie zagrażał nikomu, ale doskonale wszyscy wiemy, że tam również kwitnie handel. To jest bardzo ważna dzielnica, bo ta tama jest równocześnie barierą, która dzieli... Oj, czemu się zresetowało? Bez sensu.
ktoś mi naklikał, która dzieli resztę miasta od dzielnicy o wdzięcznej nazwie Śledziów. W Śledziowie mieszkają głównie ryby i morskie zwierzęta, znaczy morskie, wodne, słodkowodne. Natomiast dzięki doskonałym owocom technologii teraz można koegzystować, można prowadzić razem biznesy i to jest tam możliwe. Przelatujemy dalej tą kamerą, widzimy tundrówkę, w której zawsze jest zimno, tam widzimy te białe niedźwiedzie chodzące po ulicach, pingwiny, pełno śniegu. Dalej ponad dzielnicami pełnymi piachu pustyni, lasem deszczowym, aż wreszcie kamera nasza zjeżdża coraz niżej. Lecimy pomiędzy budynkami już, także ulica mija nas, samochody po prawej, po lewej stronie, różne zwierzęta. W międzyczasie mijamy myszogród, czyli specjalne osiedle, takie maleńkie, gdzie mieszkają głównie myszy, chomiki i inne małe zwierzątka, które potrzebują po prostu mniejszych budynków, mniejszych ulic. I dolatujemy do centrum. Znowu wystrzeliwują ku niebu te najwyższe drapacze chmur. I właśnie tam zobaczymy po raz pierwszy Trevora. Trevora i Śnieżynkę, którzy znajdują się... No właśnie, gdzie wy robicie interesy? Gdzie jest centrum interesów Trevora? Czy to jest jakieś biuro, jakaś pizzeria? Co to jest? Myślę, że pizzeria to jest bardzo dobre miejsce, żeby takie interesy robić. Szczególnie, że są to interesy raczej szemrane. Ale oczywiście nikt się do tego nie do końca będzie przyznawał, więc pod płaszczykiem tego, żeby tutaj dobrze zjeść, porozmawiać sobie ze znajomymi, posiedzieć wspólnie przy dobrym jedzeniu, rzeczywiście będziemy razem ze Śnieżynką siedzieć przy jednym ze stolików, bardzo ładnie zestawionym, z takim obrusikiem w czerwoną kratę, ta muzyka tam rzeczywiście gra, jakiś wąsaty kelner będzie nas obsługiwał. Kwiatki w oknie, wszystko wygląda pięknie, jak wręcz po prostu po włosku. Spójrzmy w takim razie na naszych bohaterów. Trevor i Śnieżynka, siedzicie razem przy stoliku. Na nim być może pojawiło się już jakieś jedzenie. Ale spójrzmy na was najpierw. Kim wy jesteście? Jak wyglądacie? Śnieżynko, panie przodem. Śnieżynka po prostu dobija swoją puchatością. To jest tak, że najpierw jest kilometr futra, a potem gdzieś jest ta delikatna, enigmatyczna postura. Nikt nie wie, co się kryje pod tym futerkiem. Jest ona prawnikiem, oczywiście śnieżno-białym futerkiem. Jest ona prawnikiem Trevora, dba o interesy, żeby tutaj wszystko dobrze się w firmie zgadzało. Natomiast Trevor jest mniej puchatym stworzeniem niż Śnieżynka. Trevor jest kłoką, czyli takim wiecznie uśmiechniętym, z takim uśmieszkiem, zwierzakiem z takimi bardzo króciutkimi łapkami. I generalnie kłoki wyglądają mega pociesznie. I Trevor też. Natomiast jeżeli kamera obserwuje go w sytuacji, kiedy nie mamy dookoła siebie żadnych klientów, to jego mina z takiej... robi się taka. Bo generalnie jego defaultowe spojrzenie jest kompletnie bez wyrazu, bez życia i wygląda tak, jakby był na kogoś cały czas zły. Natomiast jeżeli tylko koło od naszego stolika przechodzi ktokolwiek, kim mógłby być Trevor potencjalnie zainteresowany, to od razu wygląda na puszczystą, przepiękną, przecudowną, przeuroczą kłokę właśnie. Ma brązowe futerko jak każda kłoka, natomiast to, co wyróżnia go z tłumu i sprawia, że jest charakterystyczny w swoim jestestwie, to taki mały, czerwony kwiatuszek, niech to będzie jakaś róża czy inny haber, gdzieś tam tutaj, tak jakby kwiat w butonierce. Trevor siedzi w milczeniu, jest skupiony na obserwowaniu okolicy. No i tak jak mówię, jeżeli ktoś przechodzi, uśmiecha się promiennie uśmiechem numer 7. Mizu nie słychać, bo nic nie mówi. To dlatego. To odpowiedź dla czatu. Nie o to chodzi. To odpowiedź na to, czy słychać. Rozumiem. Dzieci pukają. Gramy w Halloween, moi drodzy.
Takie uroki. Trevor, jaka jest tak bazowo twoja mina teraz, kiedy ze Śnieżynką spotykacie się tutaj w bardzo konkretnym celu? Mhm. Mianowicie, wasza grupa ma problem. Nie, żeby zaraz... Okay. Ja opiszę ci ten problem najpierw. Dobra, dobra. Nie, żeby wielki, bo macie różne źródła utrzymania. Natomiast spory, duży, tak. Mianowicie, na rynku nie ma skowyjców. Ustały kompletnie dostawy. Giovanni, twój chemik, twój dealer zarazem, który rozprowadza, on nie ma po prostu, wiesz, godziny, żeby nie zadzwonił do ciebie i nie zapytał, czy może już się coś pojawiło, bo dzwonią, bo pytają, bo nie ma co robić. A wszyscy dostawcy dotychczasowi, oczywiście na czele z tym gościem z Szarakówka, niejakim Zajęczakiem, mówią, że nie ma. Że po prostu nie ma udziału, nie ma skąd brać. Czy to jako jest koniec twojego opisu sytuacji, czy chcesz coś jeszcze dodać? Dobra. Więc na pewno upewniam się 350 razy, że moje narzędzie komunikacji jest wyciszone, bo jeżeli mój Giovanni zadzwoni za chwilę znowu, to po prostu będę mieć przypał. To raz. Dwa. Myślę, że mina Trevora jest taka, że on jest zmartwiony. Powiedz mi, ja nie sądzę, że ta nasza grupa jest ukonstytuowaną szajką, która już wiele zdążyła w życiu osiągnąć. To znaczy, widzisz, tak to jest, jak się u mnie gra pierwszy raz. A przeważnie odpowiedź jest taka sama. Ty mi powiedz, jaką jesteś więc grupą? Nie sądzę. Myślę, że my jesteśmy młodymi wilkami wschodzącymi, które wybiły się już i są rozpoznawalne, natomiast utrzymanie tego statusu, tej renomy, to jest w tym momencie nasze być albo nie być. Więc Trevor jest mocno zestresowany i myślę, że Śnieżynka... Wyciszam telefon. Myślę, że Śnieżynka może zobaczyć... Wyciszam telefon, że może zobaczyć, że on jest naprawdę mocno taki poddenerwowany. Może nawet chodzi mu noga w taki króliczy sposób. Wiecie, tak ją uderza po prostu o ziemię. Co chwilę spogląda na ten telefon, odbiera te SMS-y po prostu od śmieciucha. Wreszcie przeprasza Śnieżynkę na chwilę. Muszę oddzwonić, przepraszam cię. Śmieciuch, do ciebie, kiedy tak dzwonisz, to w międzyczasie, wiesz, zanim między jednym kolem a drugim, wpadają ci telefony od twoich klientów, bo pytają, ej, no nie ma, no halo, no co ja mam brać, mam do kogoś innego pójść? No co się dzieje, co jest, Śmieciuch, no co jest z tobą? Ale najpierw, zanim się połączysz, spójrzmy, kogo widzimy i gdzie go widzimy. Śmieciuch prawdopodobnie siedzi w swoim laboratorium, w którym przerabia skowyjce na skropelki, jeżeli o śmieciucha chodzi. Giovanni Śmieciuch Garbagioli. Jest to bardzo chudy szop, wręcz anorektyczny. Jego wyliniała sierść o szarym kolorze jest częściowo zabarwiona na zielono z powodu chemikaliów. Na głowie ma czapkę z daszkiem zrobioną z folii aluminiowej. Wokół oczu czarny wzór maski. Oczy mocno podkrężone i kryje się w nich odrobina szaleństwa. Na nosie ma różowe okulary, a pod szyją zawiązaną chustę. Na torsie ma zapiętą nerkę w kolorach rasta. Jego drobne, czarne przednie łapy są zakończone poobgryzanymi pazurkami. Natomiast nad ogonem ma wygoloną część futra, regularnie ją goli i to futro ukazuje wytatuowany napis Trash Life. Tam Śmieciuch prawdopodobnie w tym momencie słucha jakiegoś gangsta rapu i nerwowo dzwoni, to na przemianę odbierając telefon od swoich wściekłych klientów, a na przemianę dzwoni do Trevora, który miał ogarnąć kolejną partię skowyjców. W pewnym momencie, kiedy dzwoni jakiś rozhisteryzowany, prawdopodobnie, nie wiem, lis albo królik. To jest prawnik. Śmieciuch, to ja pójdę do kogo innego. Słowo daję, albo przerzucę się na panadol, Śmieciuch, wiesz? No ja nie mogę już tak dłużej funkcjonować. Dzwonię do ciebie przynajmniej trzeci raz w ciągu tej godziny. I ty dalej nie masz. Dalej nie masz, Śmieciuch. Przecież ja potrzebuję tego, żeby funkcjonować.
Na rynku nie ma skowyjców, to ja ci na to poradzę! Może inni mają. Dobra, dzwonię dalej, cześć! Nawet się nie waż, jesteś moim klientem od lat! Odpowiadasz już, wiesz, do dźwięku tut, 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 cholera tut. Cholera! Co się dzieje z tymi wariatami? Myślę, że w tym momencie wpadnie telefon od Trevora. Trevora. Trevor? Co się dzieje? Klienci do mnie dzwonią. Nie wiem, co mam im mówić. Mi się kończy też mój zapach. Śmieciuch, zapach śmieciuch, kropelek. Proszę się uspokoić, uspokój się. Najpierw, zanim zaczniemy rozmawiać, ja to uspokój się. Kolejny bez skrupelek. Trzy oddechy razem ze mną. Wdech. I wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech. Już? Udało się? Tak? Jesteś spokojny? Świetnie. Jestem wcale spokojny. Dopiero przyszliśmy do restauracji. Proszę cię o chwilę cierpliwości. Stary, wiem, w jakiej sytuacji nas to stawia, ale potrzebuję czasu. Spławiaj tych, co dzwonią, powiedz, nie wiem, że ogarniamy sytuację. Będzie dobrze, naprawdę. Mówić wszystko, próbowałem tłumaczyć, że samoloty nie latają, że krowy próbują ciągle przejąć władzę nad społeczeństwem, zmusić nas do organicznego jedzenia. Chwila, jeszcze raz. I nikt nic nie robi. Co im mówiłeś? Że krowy spiskują. Śmieciuch. Chcą, żebyśmy wszyscy żali tylko organiczną pastę do śmietnika. Śmieciuszku mój kochany, ale jak, co mają krowy do skowyjców? Krowy stoją za tym wszystkim! To jest ukryty spisek, nie rozumiesz tego, Trevor? Chcą nas wybić, pozamykać na nowo w klatkach! Mam wrażenie, że prowadziliśmy już tę rozmowę, śmieciuch. Uśmiecham się przelotnie do Śnieżynki. Wszystko jest okej, jakby ta stamina, która mówi Śnieżynce, jak się czuję w tym momencie. Mam taki pomysł. Jak będą dzwonić, to przekieruj ich proszę na mój prywatny numer, dobrze? Nie wiesz, ile osób dzwoni. To przekierowuj, ja mam skrzynkę automatyczną, będą mogli zostawiać swoje skargi. Bardzo cię proszę, nie mów nic o krowach. Krowa chyba mi się zakradła do laboratorium, czekaj. Złączam się. Trevor wzdycha ciężko, zamyka swój telefon, wyobrażam sobie, że ma taki telefon z klapką. O czym my rozmawialiśmy? Przepraszam cię, Śnieżynko. Znowu czujesz, jak wibruje ci ten telefon. Patrzę, jak to dzwoni. I to nie jest śmieciuch. Oddycham z ulgą. Miłą odmianą od 67 połączeń. Natomiast tak. Teraz dzwoni niejaki Buster Moon. To jest Toto. Koala. Koala, który jest właścicielem teatru w Zwierzogrodzie. Cholernie zadłużonego teatru. I cholernie zadłużony u ciebie. No dobrze, czy spodziewam się, z czym może dzwonić? Prawdopodobnie z tym, że chce przesunąć termin płatności. Widzisz, jak to się łatwo połapać. Okej. Okay. Patrzę jeszcze tylko na Śnieżynkę, pokazuję jej ten wyświetlacz, żeby zobaczyła, kto dzwoni. Nie, naprawdę cię przepraszam i odbieram. Trevor przy telefonie. Witam serdecznie. Panie Trevorze, bo mam sprawę nie cierpiącą zwłoki. Mam taki pomysł genialny biznesowy, panie Trevorze, i ja wiem, tak, że ja zalegam jeszcze z Radką. To prawda, całkiem sporą. Nie nazywałbym tego w takim razie Radką, a raczej Raciuchą. I w sumie poprzednią Radką. Tak. Ale nie więcej niż trzyma. No w każdym razie, chciałem zapytać, czy byłaby taka możliwość, oczywiście gdybym nie miał pieniędzy teraz, żebyśmy przesunęli troszeczkę spłatę, ale mam świetny pomysł. Panie Moon, mi się spieszy, ja mam bardzo dużo teraz w tym momencie dzwoniących do mnie, więc proszę w telegraficznym skrócie powiedzieć, o co panu chodzi i ja rozpatrzę tę prośbę szybciej lub później, słucham. No właśnie, bo ja zorganizuję u siebie w teatrze konkurs piosenki, panie Trevorze, to rozkręci mi teatr i dzięki temu szalenie dostarczę pieniędzy, a wtedy wszystko oddam, z procentem oddam i 20% może być, proszę pana, i 30%. Kiedy ten konkurs piosenki pan sobie wyobrażasz? No tak pomyślałem, że jak wydrukujemy tutaj z moją asystentką za chwileczkę plakaty, no to mógłbym go zrobić już za tydzień.
Za tydzień. I kiedy w takim razie ta spłata miałaby się odbyć? No, wtedy reklamodawcy będą na pewno walić drzwiami i oknami. Panie Trybosz, to pierwsze pieniądze, jakie zarobię. Pierwsze, jeszcze przed czynszem. To świetnie, ja pytam kiedy. No, za proszę tydzień, pana, bo tutaj się liczą daty. Dokładnie, no, kiedy mogę spodziewać się całej spłaty zadłużenia. To może umówmy się, że za tydzień i jeszcze może tak, żeby bezpiecznie, za tydzień konkurs, no to tak tydzień i 13 dni. To ja mam propozycję, można powiedzieć kontrpropozycję, nie do odrzucenia. Oj. Tydzień i 3 dni. A potem zjawimy się u pana. Tydzień i 3? To tylko 10 jest. To niewiele ponad tydzień przecież. Można powiedzieć, że jestem kłoką niecierpliwą. No, to będzie trudne do dotrzymania termin, ale co robić, co zrobić, jak sobie pościelić? Proszę pana, ja pana doskonale znam. Pan jesteś w stanie wytrzasnąć te pieniądze nawet z podziemi. No, oczywiście. Właśnie dlatego pod ziemią mam część teatru. Tak, oczywiście. To ten... Jesteśmy umówieni, tydzień i 3 dni. Oczywiście i będę miał dla pana doskonały eukaliptusik. Bardzo się cieszę. Widzisz, słyszę, że się zakręcił po prostu, że wiesz, że jakby panikuje w głosie. Co? Kto, kogo? Przepraszam, pa. I się rozłącza, nie? Co jest? Ja od razu szybko też w telegraficznym skrócie referuję to Śnieżynce. Śnieżynka jest prawnikiem, więc ja będzie od razu mogła... przygotowane. No właśnie, będzie od razu mogła trzymać rękę na pulsie. Trevor, widzisz, jest zmęczony. Jakby myślę, że to jest ten moment, kiedy kamera wyłapuje jego wory pod oczami, bo takich telefonów ma teraz dużo. On nie jest pewien, czy pisząc się na takie stanowisko, rzeczywiście to sobie wyobrażał. W ten sposób. Szefie, chyba musimy rozwiązać problem z dostawami, bo to po prostu nas wykończy. To znaczy tak, to nie ma wątpliwości żadnych. Musimy zdobyć najszybciej jakieś pieniądze, bo zaczynają nam się dostawcy wykruszać. Zresztą o śmieciu o tym już mówił. I o krowach, ale to pewnie znasz. Ach, tak. Krowy, śmieciucha, to tak. Żeby mógł kupić tą rodzinę? Kupić? Dla żartów. W międzyczasie, jak rozmawiacie, to widzicie, jak jeden z kelnerów, który przechodził przed chwilą, on może przynosił wam jedzenie, zamiata teraz taką, wyciągnął taką szufelkę na, wiecie, na drążku i taką zmiotkę, żeby się nie schylać, i zamiata tą sierść białą Śnieżynki, która jest wszędzie porozrzucana po tej restauracji. Widzę tylko, kiedy on się zbliża, ja mu kiwam głową, że dziękuję, że tak bardzo ładnie, no i jakby te opory wracają. Zaciągam mi, chodząc na środku wiatrak, zaciąga mi moje puchate futerko do góry, roznosząc je również po całej restauracji. To raz, ale dwa, że Trevor, masz takie myśli, jak widzisz, jakby rozmawiasz ze Śnieżynką i starasz się skupić na biznesie, nie? Patrzysz na nią i widzisz, jak wiesz, jak na dół chodzi ten wiatrak właśnie. I jak ta sierść lata, wiesz, jakby zostaje po prostu uniesiona i lata w kółko, zanim gdzieś poleci, to się zastanawiasz tak, czy to tylko wiatrak, czy to siła Coriolisa ma tu wpływ? Ale pewnie za tym drugim. Ale przenieśmy się. Ja śmieciu powiem swoją teorię. Przenieśmy się jednak w inne miejsce. Bowiem w modnym miejscu starówki, zaraz obok myszogrodu, zaraz jest przejście, jeden znany aktor otworzył restaurację. Tak się składa, że grupa Trevora rości sobie prawa do tego terenu, w związku z czym uznaliście, że warto by zaopiekować się tą restauracją, roztoczyć za rozsądną ceną ochronę nad tym miejscem. Aktor nazywa się Maciej Żubr, to jest syn starego Żubra, też aktora, i przed wejściem do tej restauracji, która jest świeżo otwarta, piękne witryny, i zobaczymy kogo, spójrzmy na was zanim wejdziecie. Halo, wszystko załatwione. Las Padas jest już czyste. Rozmawia pan z profesjonalistą.
zapłata, jak zawsze, 62 kilo. Mam nadzieję, nie do zobaczenia. Alojzy, 62, marchewa pogorzelski. Przyjezdny. Zabójca, profesjonalista, najlepszy w swoim fachu. Dopiero od niedawna przybył do Zwierzogrodu, swoje królicze uszy nastawia na wszystko. Miesza się, oczywiście niepostrzeżenie, tylko najlepsze sprawy, bo jako profesjonalista może sobie przebierać w różnych sprawach i różnych napaściach i różnych ochronach. Tak się składa, że Trevor dobrze płaci. Bardzo często z nim współpracuje. A teraz? Teraz stoi tutaj, patrzy na osobę towarzyszącą i myśli sobie, za jaką cholerę musi pracować z Lisem. No cóż, Lis chyba też nie cieszy się z towarzystwa królika, no bo królik zabójca? Kto słyszał lepszy dowcip? Odkąd żyję w Zwierzogrodzie? Czyli od zawsze? Nie słyszałam lepszego dowcipu, naprawdę. To prawie tak samo dobre jak to, że zostanie stróżem prawa. O, to się chyba tak składa, że no, nieważne. Komendantem nie. Policji w Zwierzogrodzie w momencie, kiedy gramy, jest niejaka Judy Hopps. Okej. Okay. Więc różnie to bywa, więc... Cóż. Ja pracuję dla Trevora od wielu lat już. Myślę, że jestem dobrym żołnierzem w jego gangu. Właściwie od każdego problemu, czy to problem fizyczny, czy problem, że trzeba coś po prostu komuś wytłumaczyć. No i, ale w tym przypadku, jak widać, potrzeba jeszcze tego białego futrzaka. I nie mówię tu oczywiście o śnieżynce, bo śnieżynki mam szacunek. O co to nie. Ale to maleństwo, słodkie. Idziemy? Czy potrzebujesz jeszcze więcej telefonów? Zajęty królik jestem. Ale chodźmy. Ja potrafię rozwiązywać sprawy jedna po drugiej i jednocześnie. To, że ty potrzebujesz skupienia tylko na jednej, to jeszcze nad tym popracujemy, ja cię wszystkiego nauczę. No, niektóre rzeczy da się przeskoczyć, nie? Żebyś wiedział. Ła. 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 Pewnie, że ła. To co, bez planu, jak zwykle? To nie ma planów. To nie ma! Idziemy. Kiedy ciekawe. Wchodzicie po prostu do tej restauracji. Mhm. Otwieramy drzwi. Mhm. Jazz ze środka ewidentnie daje poznać, że stara się być klimatyczna. Widzicie te długie obrusy za barem. Stoi, jak można by się spodziewać, barman. Barman jest szympansem. A to z uwagi na fakt, że w jego fachu bardzo przydatne są przeciwstawne kciuki. W związku z czym teraz faktycznie miesza jakiegoś drinka dla kogoś. Tam na sali w ogóle jest sporo ludzi. Widzicie tutaj elegancko ubranych biznesmenów. Przy najbliższym stoliku siedzi bardzo, bardzo elegancki, zapięty pod szyję niedźwiedź polarny. Naprzeciwko niego siedzi ryjówka na odpowiednio zmodyfikowanym krzesełku i rozprawiają o jakichś biznesowych sprawach. Dalej też przedstawiciele wszystkich gatunków zamieszkujących Zwierzogród i robiących tu pieniądze. Jak weszliście, to taki dzwoneczek się odezwał nad drzwiami, który sprawił, że na chwilę wszyscy byli... Ale wrócili taktownie do swoich rozmów.
Ja wchodzę do środka i przechodzę się jak po swoim klubie, bo w końcu to już jest nasz klub, tak myślę. Jak już tu weszliśmy, od tego momentu już jest nasz. Rozglądam się uważnie, idę pewnym siebie krokiem, lustruję to, jak wygląda to wnętrze, jaka jest tu klienteria. Posyłam spojrzenie barmanowi i myślę, że w tamtą stronę zmierzam, starając się iść na tyle szybko, żeby idący za mną Alojzy musiał iść zdecydowanie szybciej niż wymagają jego nóżki. Wchodzicie, tin-din, tin-din, Alojzy, dostajesz SMS-a. Pytam za telefon. Patrzysz? Jednym okiem zerkam, tata. Ale jeszcze nie otwieram. A potem szybko lustruję również spojrzenie. Wiem, że Rita nie będzie dokładnie patrzeć na wszystkich, ale ja za moich ciemnych okularów spoglądam na każdego klienta dokładnie. Patrzę, co ma na talerzu, patrzę, jakiego drina pije i patrzę, co teraz robi ten szympans za szynkwasem. I dopiero wtedy czytam SMS-a po drodze i wcale się nie spieszę za Ritą. Niech ona idzie pierwsza. SMS jest od ojca. Masz tam zapisanego oczywiście tata. Brzmi, przyjeżdżasz. Dosłownie, przyjeżdżysz. Tak jakby ktoś naklikał. Natomiast szympanską czy drinka? Nalewa. Dla kogo czarny rycerz? Czarny rycerz! Biorę tego drinka. Pani zabrała. Tak zrobię, go po prostu biorę. A bo wiesz co, rzućmy sobie na twoją charyzmę. Zobaczmy. Czy go zdążę, czy co? Nie, czy zdążysz, czy złapę, chyba że chcesz się z nim ścigać, no jak wolisz, nie? Jasne, jasne. No to powiedz mi w takim razie, jak mam wykonać rzut? Już wam mówię. Rzut w omercie, każdy wygląda tak samo i wygląda w ten sposób, że rzucamy dwiema kośćmi dziesięciościennymi i jedną sześcienną. K10 to są nasze dwa poziomy trudności. Je traktujemy niezależnie od siebie, one nie są sumą. Natomiast nasza K6 plus nasz atrybut, który testujemy, to jest nasza kość działania. Naszym celem jest, żeby kość działania była wyższa niż jedna i druga K10. Jeżeli jest wyższa od obu, to mamy sukces. Jeżeli jest wyższa od jednej, to mamy częściowy sukces. Jeżeli jest równa lub niższa obu, to mamy porażkę. A więc tak, na K6 jest jedynka. Dobrze się zaczyna. Na pewno plus jeden, więc dwa. A na dziesiątkach dwójka i ósemka. Dwójka i ósemka, czyli porażka. Więc, a jeszcze jedna rzecz jest ważna, jak będziecie rzucać fizycznie, bo nie będę widział, żeby nie wyłapać. Jeżeli będzie na K10 ten sam wynik, jest to afera. Afera działa tak, że dzieje się coś niespodziewanego na waszą korzyść lub niekorzyść, zależnie od tego, czy to jest afera zdana, czy niezdana. I druga rzecz jeszcze, o której powinnyście wiedzieć, to, że możecie forsować rzuty. Nazywa się to na emocjach i działa w ten sposób, że dopisujecie sobie dwa punkty stresu, przerzucacie rzut i drugi wynik do dziennika. Ale nie będę tego forsować. Zostawimy to tak, jak jest. Więc wiesz, sięgasz łapą po ten taki wysoki kieliszek, który na wysokiej nóżce rozszerza się dynamicznie dopiero w górze. I ten barman? Może kwestia tego, że jego przodkowie zaczęli używać rąk kilka milionów wcześniej niż twoi lat? Gdzie? Tam dla pana misia. Panie misiu, zapraszam. No i faktycznie ten niedźwiedź wstaje. Kiedy wyprostował się, to sięgasz mu mniej więcej tak do połowy uda. O, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Kultury, Rita. Marchewa on the beach dla mnie. Oczywiście. Nie, to nie dziękuję. Oczywiście, to doskonały wybór. Doskonały. Kompletnie nie przejmując się porażką, wspinam się na barowe krzesło i siadam przy barze, rozkładając się ramieniem na
na kontuarze. Ładne tu światło mają. Dopiero co zrobione. Nówka. Przecież ci nie powie, że to jest, wiesz, z Panda Express, nie? Panda Express? Czy chcecie na razie wczuć się w ten vibe tutaj? Jakby nie... Zanim wejdziecie do jakiejś konkretnej akcji? Ja na razie myślę, że zadzwonię do mojego ojca. Okej. Okay. Więc on odbiera. Halo! Czekaj! Cicho tam! Na głośniku cię odebrałem, nie? No, co tam? No przecież napisałem. Za co, mam przyjechać? Nie no, że ja przyjeżdżam za jakiś czas. Co, czy to nie umiesz? Alois? Nie no... A to z Gruszkowa. 60 i 61 dobrze czytali, to ty też byś mógł. Dobra. Jadę. Wywczas będę miał. Będziesz. No, mówią, że opóźnienie, także za jakieś 20 minut. Zwracasz uwagę, że nie mówi 20, tylko 20. Ale to wiesz. To twój tato. Podam telefon. No, jak tam interesy idą. Pytasz barmana? Zagaduję barmana, bo widzę, że póki co moja towarzyszka raczej się nie sili. A ja muszę wyjść ze swojej strefy komfortu i sam muszę porozmawiać z nim. On w międzyczasie, wiesz, nalewając ci tą marchewę na plaży, i no doskonale, pan Żubr to wspaniały nie tylko aktor, ale też biznesmen. Tak. Marcheweczki sprowadza. Niech se spróbuje, no proszę. Słodziutki, nie? Słodziutki? Jest słodziutki? No niech powie, słodziutki. Słodziutki. Dobra marchewa. Bardzo mnie cieszy, że smakuje. To znaczy, zanim pan spojrzy na cenę. To doskonale. Wszystkie marchewy słodziutkie, co? Zależy. To jest szarakówka. Tam nieszczycą się uprawą marchew i niestety nie są takie dobre jak te nasze. A co? Tam hodują rzepę? Barman wraca do swoich spraw. Jakby jak zaczyna się rozmawiać o uprawie marchwi w szarakówku, to on stwierdza, że to nie tu zostawił samochód i gdzieś tam, nie wiem, przygotował jakiś samochód czy coś tam, nie? Co powiedział? Że przygotował jakiegoś drinka innego czy komuś tam, nie? Mam wrażenie, że powiedziałem coś zupełnie innego niż miałem... Że samochód przygotowuje. Wiem, właśnie, tak mi się wydawało, że to powiedziałem. Ale metaforę, w sensie zrozumiałam, że on skuta się z pierdolkę. Dokładnie, ja myślałam też, że to jest taka bardzo wyrafinowana metafora. Nie, ja proszę, nie rozumiemy, po prostu nie? Wypadło ze mnie coś, co dopiero do mnie dotarło, jak usłyszałem, nie? W tym czasie Trevor wysyła SMS-a Ricie, który brzmi, jak idzie, znak zapytania. Odpisuję zajebiście. Jaki masz dzwonek tego, dzwonek na SMS-a Rita? Brdęk. Klasyczny, okej. Okay. Myślałem, że może, wiesz, jakiś what does Fox say? Odpisuję wielokropkiem. A SMS-a zapytałeś? Nie zapytałeś, jaki mam dzwonek, jak ktoś dzwoni, nie? No bo telefon. Nie dzwonił. No właśnie, SMS, brdęk. Dobrze. Odpisujesz coś na te kropki? Tak, a ja, no tak, wielokropek w sensie. Rita? Odczytuję za kropki. W międzyczasie wpada SMS Trevor tobie od śmieciucha kolejny, więc wiesz, więc masz tak, że wiesz, że piszesz z kimś jednym i to ci... Nie? Nie, no tak, odpisuję śmieciuchowi jakieś takie rzeczy typu, żeby go uspokoić. I w tym samym czasie, kiedy wysyłam ten wielokropek do Rity i ona robi odczytano, dostaję tego SMS-a od śmieciucha, więc nie zdążę tylko westchnąć podwójnie po prostu i wysyłam dokładnie takiego... Mieciuch w tym momencie wysyła tylko i wyłącznie zszokowane emotikony, wkurzone emotikony i łzy, ale... Odsyłam ci gifa,
Ja wierzę w to, że w Zwierzogrodzie powstał film Big Hero 6. Oczywiście. Ten gif to jest ten, jak Bimax przytula tego chłopca, głównego bohatera, i tak mu robi pat, po czym wysyłam SMS-a do Marchewy, identyczną treścią, jak wysłałem do Rity wcześniej, licząc siebie, to pisze jakoś inaczej, mniej wulgarnie. Trzeba po prostu wyreperować posłuch w tej grupie, bo po prostu Rita... Kurde, za kogo ona się ma? Za jakiegoś drapieżnika? Myśli sobie Trevor. A potem, kiedy klika send do Marchewy, to myśli, no tak. Widziały gały, co brały. Ja w międzyczasie chcę sobie rzucić na zmysły i dowiedzieć się, skąd są te marchewki, które zostały mi podane. Skąd żubr je zdobywa. Proszę cię bardzo. Taki dobry towar, faktycznie? Mam plus 2, czyli mam 6. Częściowy sukces. Częściowy sukces. Słuchaj. Więc wiesz co? Ja myślę, że rozpoznasz doskonale odmianę tych marchewek. Champion. Ale nie wiesz kompletnie, gdzie mogły być. Ale champion i to nasłonecznione zbocze pola. Nie kończę marchewki. Jeszcze tak się na chwilę oprę nad Ladą. Zerknę na SMS-a od Trevora. Wyślę mu okejkę. I to Trevor... jest dobra komunikacja. Trevor jest przyzwyczajony, że marchewa to jest raczej mruk, on dużo nie mówi. Po czym zerknę na Ritę i powiem do niej, no maleńka, zostawiam sprawę tobie. Ja odskakuję. I faktycznie odskakuję. Drzwi się otwierają. Pędzę na pociąg. A drzwi się do mojego starego. Drzwi się otwierają i w drzwiach staje wielka sylwetka. No bo jak inaczej może być, kiedy wchodzi żubr. O bardzo znanej wam twarzy, bo to jest Maciej Żubr, bardzo znany aktor. To Maciej Żubr. Tak, więc... Oczywiście tam ci robi się poruszenie wśród klientów. O, to on! Zobacz. Myślisz, że wziąć autograf? Nie, no nie wypada, wiesz, no my jesteśmy ze sfery, wiesz. No, ale no, to jest Maciej Żubr. Wiesz, on tam jechał po tamtych na Tikterze. No, ale w każdym razie w końcu nikt go nie zaczepia. On swoim żubrowym spojrzeniem omiata salę, rzuca uśmiech, najlepszy jaki żubr umie, czyli... Po czym wchodzi dalej. No jak tam, Rafiki, dobrze? Kręci się interes? Dzień dobry Państwu. Rafiki, że... Tak, szefie, doskonale. Tu Państwo mówią, że marchewyszki, dobre. Jak on podchodzi do... nie Lady, tylko do baru, to ja schodzę, przesiadam się jak najbliżej niego. Czyli przez chwilę jestem dużo niżej. Siadam tuż obok. No hej. On tak, wiesz, jakby słyszy no hej, odwraca wzrok tak, żeby spojrzeć na kogoś swojego wzrostu. Po czym by... Ale siedzę, bo ja jestem na tym barowym czasie, więc... On też. Jestem też. On siadł przy wiesz, tak samo na tym hokerze, nie? Hoker zrobił... O, to ten. Dobrze się tu bawisz? Świetnie. Ale chyba mamy do pogadania. Do pogadania? Tak, panie żubr. Nie no. O tym miejscu. To była... A, o miejscu. Pana ulubiony drink? No, oczywiście żubrówka. Dwa razy stukam do tego, tak w blat do tego szympansa. Ty! Z sokiem marchewkowym. Dosiadam się jednak. A ty dalej tu jesteś? To z sokiem marchewkowym to mamy nawet w karcie, to wtedy jest żubr diver. Bardzo proszę. Fantastycznie, że pan o tym pomyślał. Doskonałe połączenie. Jak mogę pomóc, jeżeli rozmawiamy o tym miejscu? Bo już się bałem, że panienka
Z innymi pretensjami. Skandrę znowu, ale może jest tutaj jakieś miejsce na zapleczu, albo gdzieś, gdzie możemy porozmawiać tak, żeby ewentualnie pana klienci nie słyszeli? A dlaczego mielibyśmy tak rozmawiać? Przepraszam, Maciej Żubr. Rita. Rita. Po prostu Rita. Ha. Bo jestem nauczony, że jak ktoś mówi tylko imię, to, jak Rita się o nazwisko pyta. Jestem. No dobra. Wie pan, ile razy ja to wsłyszałam? Nie wiem. Dwa? Zero. Albo rozmawiamy tutaj, albo w spokojnym miejscu. Chcesz mu zagrozić, czy chcesz go przekonać? A jak to będzie mechanicznie się różniło? Bo raczej groźba, przekonać. Groźba jest psychiką, przekonywanie jest charyzmą. Przekonywanie. W porządku. Śmieciu tam po ścianach chodzi. Dobra, więc budźmy. Co znaczyła ta pantomima? Że będziemy się dobrze bawić zaraz, ponieważ rzuciłam znowu jeden, raz mniej kość. Rzuciłam znowu jeden, więc mamy znowu wynik 2. Natomiast na dziesiąteczkach mamy 2 szóstki. Świetnie. Poczekaj, komplikacja. Ja nie mam czasu z nikim wychodzić, o co wam chodzi? Dzwoni mu telefon. Halo, co chcesz? Co? Jaki motocyklista? Tato! I ja muszę spierdalać, no nie mam czasu. I zbiera się, żeby wstawać. Pan tylko powie, skąd te czempiony? A ja tam wiem, nie wiem, ten zamawia. Mój szef, Rafiki. W sensie szef w sali. Jasne. To kiedy zamykamy lokal? Jak zamykamy? No skoro nie ma pan czasu z nami porozmawiać, no to musimy go zamknąć. Szkoda, bo całkiem to ładnie, całkiem to przyjemnie. I teraz to jest psychika. Czy wyrzucę kolejną jedynkę? Przyznajmy się. On już wstał, prawda? Tak. Także w tym momencie... Jak żubrówki, to ja ją dokończę. Otóż, tym razem wyrzuciłam 5. Brawo. Na kości działania oraz 7 i 4. A jaką masz psychikę? 0. 0, czyli masz częściowy sukces. Więc on spojrzy. Słucham. No dobrze, pogadajmy. I udajecie się z nim, żeby, rozumiem, dokonać bez demonstracji, że tak powiem. Żeby dokonać przejęcia wrogiego. Znaczy to, żeby mu powiedzieć, ile będzie nam płacił za to, że ma tutaj lokal. Oczywiście. On, zapraszam, kiedy orientuje się, kim jesteście i przychodzi z wami na to zaplecze. Celowo to opisuję po prostu, żeby nie ciągnąć tej sceny nie wiadomo jak długo, bo... Ja jeszcze po drodze, jak tam idziemy, to szybko moimi zwinnymi, szybkimi palcami wystukuję SMS-a do taty. Spóźnię się maksymalnie do jutra. Poczekaj. Hrabal. To jest znowu jakieś takie naklikane coś, nie? A dostajesz SMS-a. Śmieciu. Kolejny telefon. Panie Giovanni, jak nie dostanę, to zaraz odpierdoli, no. Nie wytrzymam. Odpowiadam, to nie jest sesja dla dzieci jednak. Nie wytrzymam już. Wiedziałeś, że Ziemia to stożek, gigantyczny stożek, który kiedyś uderzy kometa. Może łamie być... szczyt stożka i nastanie kolejna epoka lodowcowa. Odkładam telefon, po czym śmieciuch zgarnia odrobinę starych jajek, trochę plastikowych butelek i zapalniczkę gazową i stwierdza, że pójdzie coś przegryźć. Jeszcze zabiera ze sobą, jeżeli zostało mu coś ze skropelek, wygrzebuje,
te resztki, które mu zostały, wciera w dziąsła z nadzieją, że to wzmocni efekt. I decyduje się coś pójść zjeść. To znaczy wybiera się na śmietnik w poszukiwaniu pasty. Dostajesz kolejne SMS-y. Jeden z klientów pisze ci ciekawego SMS-a. Mianowicie, jak kurwa nie ma, jak w Myszogrodzie jest? Kurwiny! Podkradają nam towar. W tym momencie znowu dzwonię do Trevora, przerywając grzebanie w śmietniku. Co się stało znowu, śmieciuch? Mówiłem ci, że jestem na spotkaniu, zajęty! Trevor! W Myszogrodzie mają skowyjce! Podpieprzyli nasze skowyjce! Jak w Myszogrodzie? Czekaj, czy to jest sprawdzona informacja? Nie wiem! Dostałem SMS-a z nieznanego numeru! Jak nieznanego? Możesz się dowiedzieć, kto się zapisał? Zostałem... Sprawdzam jeszcze raz, czy dostałem znanego, czy nieznanego. Wiesz co? A zapisujesz numery klientów? Tylko takimi dziwnymi pseudonimami, na przykład Pan B albo Słuchawka, Pan albo B to jest, Pan B to akurat jest dziwny, wiesz co, Pan B to jest o tyle ciekawy strzał, że Pan B to jest największy mafiozo w Zwierzogrodzie. Ale naszym klientem. On też bierze ode mnie. Patrz. Wiesz co, okej, więc SMS-a wysłał ci klient o ksywie Kondor. Za cholerę nie pamiętasz, co to jest, ale rzuć sobie na rozum, to zobaczymy, czy wiesz. Tak, żeby coś porzucać trochę. Okej. Okay. Szukasz kości, czy co? 5 na dziesiątkach. 5, 4 i 6 na szóstce. I z rozumu mam 2. Plus 2? No to masz pełen sukces. Ty pamiętasz, kto to jest Kondor. Oczywiście, że pamiętasz. Słuchaj, Kondor to jest pingwin cesarski z tundrówki. SMS-a przesłał Kondor. Pingwin z tundrówki. Na imię mu Ralf. Podobno na imię mu Ralf. Rzucam te dane personalne Śnieżynce. Może ona będzie w stanie potwierdzić jego wiarygodność. Śnieżynko, ty znasz Ralfa. Ścigają mnie. Ścigają mnie, Trevor. Jak cię ścigają? Kogo? Zaraz mnie coś zje. Krowy. Wyjdź ze śmietnika i udaj się, proszę. Jestem na śmietniku na mierzeli mnie. To jest dosyć przewidywalne. Uspokój się. Ja po prostu przewiduję, gdzie ty jesteś. Znamy się już nie od lat, prawda? Więc obiecuję ci, że nikt ci nie zrobi krzywdy. Śnieżynka, tutaj, tego Kondora proszę mi sprawdź. Przyjdź do nas po prostu, dobrze? I tak będziemy musieli się spotkać. Widzimy się. Przyjechać na hulajnodze elektrycznej. Jak musisz, to może być hulajnoga, ale proszę cię, śmieciuch, nie rozmawiaj z nikim po drodze, nie mów o krowach i odrzucaj połączenia, dobrze? Znaczy, ode mnie nie odrzucaj połączenia. Jak ja będę do ciebie dzwonił, to odbierz, dobra? Dobra, szefie. Ja spróbuję namierzyć hulajnogę. Mam nadzieję, że mnie nie znajdą. Mam czapkę na szczęście i się rozłączę. Zaraz! Przepraszam. Śmieciuch generalnie jest totalnym foliarzem. Tak. Więc trzymam jeszcze ten telefon przy uchu. Przez chwilę. Ściągam tę klapkę, nie? Jakby zamykam go. To jak z tym Kondorem? Śmieciuch, ty wiesz, kto to jest Ralf? Pingwin właśnie z tundrówki. Słuchaj, to jest człowiek, którego ty znasz z... Pingwin. Że tak powiem, z palestry. Bo to jest prawnik. Prawnik, on jest podobnie jak ty adwokatem, jest twoim, że tak powiem, vis-a-vis w grupie pana B. Okej. Okay. No to powtarzam. No znamy się. Nie od dziś. Czy to jest osoba godna zaufania? No u nas to chyba, jakby to powiedzieć, nikt nie jest do końca godny zaufania. Czy informacje od niego mogą być sprawdzone? Jestem w stanie jakimś testem to sprawdzić? Jeżeli chcesz, to oczywiście. To
Chyba, że to wiem, to mogę mieć. Nie no, to wiesz, że u mnie można wprowadzać rzeczy, no, tworzymy gościa. Aloyzie dostał utrudnienie z czatu. Z czarno dostał utrudnienie, Aloyzie jest przecież najpiękniejszy. Jeszcze teraz zapytam o to miasto, czy miejsce? Bo ty nie wiesz, bo u nas najwyższy wyraz sympatii czatu to jest dostać utrudnienie. Tak, okej. Ja zapomniałam jeszcze raz, jak się nazywa to miejsce, w którym mają te słyskowice? Ono się nazywa Myszogród i to jest ta dzielnica, gdzie mieszkają małe zwierzątka, małe myszki i tak dalej, tam są małe uliczki, dobrze, małych domków i tak dalej. Mhm, okej. Komiczówka zaraz. Komiczówki? No. Pingwin jest wiarygodny, tylko to dzwonił do śmieciucha, czy tam wysyłał SMS-y. Śmieciuch przekazał informację, że w Myszogrodzie jest to, czego potrzebujemy aktualnie. Trzeba to zbadać. Śmieciuch kieruje się do nas hulajnogą. Mam nadzieję, że po pierwsze przybędzie tu szybko, a po drugie nie skrzywdzi nikogo po drodze. Czyli pokładamy dużo nadziei. Śmieciuch, rzuć na sprawność, proszę cię. Co nie? Na sprawność to będzie źle. Mam plan. 1, 7, 1. I ze sprawności mam bodajże minus 2. Ale nie wiem, co, wiesz, powiedziałeś mi, a nie wiem, które kości są które. Na dziesiątkach 1, 7 i 1 na 6. Okay. Przy czym ja ze sprawności mam minus 2. Aha, rzuciłeś minus 1. Gratuluję, to niezły wyczyn. Mi się jeszcze nie zdarzyło. Słuchaj, w związku z czym jedziesz na tej hulajnodze, Aloyzy i Rita, wracacie samochodem. Kto z was prowadzi? Chyba jednak ja. Więc wracacie już... Oczywiście, mnie tylko wożą, ja jestem profesjonalistą. Wracacie po dobrze zrobionej robocie. Ten żubr pękł po prostu jak... Pękł jak żubr, nie? Pękł jak pierwsza butelka. Dokładnie tak. W związku z czym jedziecie zadowoleni i w tym momencie wypada ci po prostu jakiś błyszczący kształt przed koła, nie? Widzisz refleksy światła odbijające się od tej czapeczki. To teraz ty rzuć sobie na prowadzenie, na sprawność. No nie. Ja się pozbijam na wstępie. Ja naprawdę nie chciałam. Bo ja już wiem, co ja wyrzucę. Sorry, śmieciuch, to nic osobistego. To nie tak, jak myślisz. To kraby! Kraby! I co? To było na sprawność, tak? Mhm. No to dobrze, że jestem sprawna. 6 na kości działanie. Podaj mi wynik. Sukces, częściowy sukces czy porażka? I częściowy, tak? Bo jeżeli jest 8 przebija 6, no to częściowy sukces. Okej. Więc słuchaj, wyhamujesz, ale efekt będzie taki, że wjedziesz w hydrant. Więc śmieciu, chcesz, i spada na ciebie. Spada na ciebie. Jak prowadzisz? Ten gęsty, wiesz, rzęsisty deszcz. Deszcz. Dobrze, że się odbija od czapki. Jeszcze wskakuje omina. Oto. Otwieram drzwi i patrzę, co tam w ogóle jest. Jeszcze słychać taki odgłos, jak ja wysiadam. Orzesz, kulka! Lubiłam to ten samochód! Nie! Znaczy to on nie jest jakoś poważnie uszkodzony. Giovanni i Trevor też macie utrudnienia z czatu. Śmieciuch? Co ty tutaj robisz? Ściga mnie klienci i ściga mnie Trevor. I krowy mnie ścigają! A, czyli jak zwykle, no. Nie, jest jak zwykle. Skończyły się... Kropelki się skończyły. On gada, ja podchodzę i go tak biorę za ubranie i wpakuję na tylne siedzenie. Zatrzaskuję drzwi, siadam z przodu. Nie. Zatrzaskuję pasy, prowadź. To ciekawe, kiedy rozmawiacie, kiedy w ogóle to wydarzenie ma miejsce, to stoicie pod wielkim billboardem, na którym jest twarz krowy zresztą właśnie, Mariola Muczyńska,
twój burmistrz z Wieżogrodu. Nie! Już się zaczęło! Spójrzcie na ten plakat! Tak, żebyś wiedziała, specjalnie pójdę i zagłosuję na Muczyńską. Nawet nie próbuj, zmuszą nas do żarcia organicznego jedzenia. Tak! Organiczna pasta jest okropna! Jak jemy organiczne jedzenie, o co ci chodzi? Próbuj czempiona. Rzucam mu marchewę. Co ja mam z tym zrobić? To nie jest ze śmietnika. Zjeść. Nie jest doprawione, ja lubię tylko ze śmietnika. Nie marudź, jedz. Lepiej powiedz, czy nie masz kropelek. Przydałyby mi się kropelki. Jedz. Wydaje mi się, że na tym etapie zaczynam już widzieć dźwięki. Jest strasznie. Ja mam dosyć. Wyciągam sobie z kieszeni słuchawki i wkładam do kurczę. Nie trafiam do uszu. Zakujam ci mózg! Ja mam tego! Myślałam, że wysiadłaś już. Wysiadłaś. Okay. Rozumiem, że jesteś w porodnym samochodzie i ruszacie do Trevora. Tak, tak, tak. Ja już wycofałam schodnika zjeżdżając. Zjeżdżasz z tego hydrantu, tak, że masz, wiesz, widać, jak masz piękne wgniecenie przed całą chłodnicą. Tak, tak, tak. Ale... przy okazji zderzak się oderwał, bo przecież jak o chodnik zahaczyłam. Chodzi z nosem zdziwiony. Szani, w sensie. Więc patrzę we wsteczne lusterko. Na siedzącego z tyłu śmieciucha? A co? Nowa dostawa nie dotarła? Nic nie dotarło. Nie ma już czego przetwarzać. Mój osobisty zapas się kurczy. Od tygodnia muszę sobie racjonować kropelki. Skropelki. Ale... No to nie ma nigdzie skowiejców już? Nigdzie nie ma. Krowy przejmują wszystkie dostawy. Akurat teraz! Nie, wyciągam tę jedną słuchawkę. Jak nigdzie nie ma? Na pewno gdzieś jest. A tam, gdzie mają, to może być też nasze. Akurat teraz, kiedy Donald Cobain upozorował swoją własną śmierć po to, żeby zająć się socjologią. W tym momencie, że nie ma takiej szyby jak w limuzynach. Tak bym sobie zamknęła. Wyobrażam sobie to. I śmieciuch zaczyna drapać rozpaczliwie swoimi czarnymi łapkami. Tam nie ma, wiesz? W sensie ja sobie tylko tak wyobrażam, że na następnym samochodzie muszę sobie taką zamontować. W takim razie drapię w fotel. A ja wyciągam telefon i odpisuję na SMS-a tego niezrozumiałego. Mhm. Ojcze, czy Adelaida 112 nadal hoduje skowyjce? Widzisz te kropeczki, które tam skaczą, nie? Skaczą. No? Słuchajcie, zmiana planów. Jedziemy na dworzec. Mam dojście do skowejców. Wsiadł pociągiem, co? Znaczy dworzec! Na dworcu mogą nas wszystkich porwać! Tak, tak, tak. I w tym momencie, jak ona mi mówi, że na dworzec, on mówi, że na dworzec, to zaciągam ręczny i obracam. Myślę, ale tak, żeby ułatwić opowieść, ja wyobrażam sobie, że jesteście już pod lokum tą pizzerią, gdzie jest Trevor i Śnieżynka. To ja jeszcze tak... My wiemy, że oni tam są, nie? To ja tak jeszcze wychylam się, siedzę na przednim siedzeniu i jeszcze trąbię w kierownicę obok. Dwa razy. Myślę, że my chyba dojechali. Usłyszawszy ten dźwięk, myślę, że wstajemy, zostawiamy coś w rodzaju napiwku na rachunku, płacąc za niego uprzednio. Grzecznie się kłaniamy, bo to jest nasza tradycyjna miejscówka. Wychodzimy. Przypuszczam Śnieżynkę w drzwiach. Ledwo się mieszczę ze swoim wóderkiem. Ledwo. Dobrze, że koszula, przynajmniej częściowo, próbuje utrzymać to w ryzach. Dobra, wchodzę do auta. Siadam. Udało się w lokalu. Jest nasz? Przecież pisałam, że tak. Napisałaś, że idziesz zajebiście. No. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Wysyłałem przecież okejkę. Szefie, przecież jak ja coś załatwiam, to zawsze jest załatwione, prawda? Na ile się przygotujemy dokumenty. Jakie dokumenty?
Ach, w papierach musi się wszystko zgadzać. I właśnie dlatego mamy śnieżynkę od papierowej roboty, a was od roboty brudnej, a śmieciucha w sumie też od brudnej. Śmieciuch, czy możesz powtórzyć jeszcze raz wszystkim, jaką informację dostałeś? Widziałam ją na billboardzie. Co? Zamierza kandydować krowa. Marchewki. Nie marchewki, znaczy skowyjce są na dworcu. Skowyjce są na dworcu. Kondor pisał, że mają skowyjce jeszcze. I pokazuje SMS-a, który został do mnie wysłany. Swoją drogą widzicie, że śmieciuch ma taką bardzo rozwaloną starą Nokię, która jest poobgryzana na boku. To w takim razie ja myślę, że to w świecie to jest Fokia. Fokia. Zwyczaj Fokia też jest zabezpieczona folią aluminiową, żeby nikt nie mógł wycisnąć sygnału. To biorę tą Fokię w dwa palce takim wyraźnym obrzydzeniem. Wylizałem! Jest bezpieczna! Rita, zatrzymaj się, już! Przecież stoimy. Masz jakieś zbliżenie? Nie, no jechaliśmy już, nie? Nie. Nie, jeszcze co? Nie mówię tego, nie było. Kuzynka wsiada do samochodu. Może to oni za dużo kropelek wzięli. Kropelki się skończyły, nie ma nigdzie. Dobrze, podsumowując, co wiemy. Z tego, co mówisz, ty śmieciuch, na pewno mają tkowyjce w Myszogrodzie. Wydaje mi się, że warto to sprawdzić, ale jeszcze raz, Marchewa, o co chodzi z tym dworcem? Jestem kontakt do skowyjców. Czy możesz to rozwinąć? Muszę. Chciałbym, żebyś to rozwinął. Ja tylko tak patrzę. Prawa, lewa, prawa, lewa. Powiedzmy, że ktoś z mojej rodziny się tym zajmuje. Świetnie. Moja propozycja jest taka. Czy możesz się skontaktować z tą osobą? Dlatego jedziemy na dworzec. Czy to nie jasne? Czy możesz zrobić to bardziej w nowoczesny sposób? Rycham ze śmiechu. Wciągam mój telefon i pokazuję, w jaki sposób mój stary mi odpisuje. Widzisz, to jest od tata. Telepatią spróbuj, jeżeli jesteście spokrewnieni, na pewno odbierze. To jest ta Lojza 112? Nie pamiętam tego numeru. Tak. Nie masz do niej numeru? Może mam. Widzisz, jak tam tę listę skroluje, wiesz, tak, to jest Adelaida, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, Adelaida, piąta, szósta, siódma. Dalej, nie? Szukaj w kontaktach. Czy to skroluje i zatrzymam idealnie na 112, dzwonię. Ja do Adelaidy nie odzywałem się. Od czasu, kiedy ona sama brała udział w sesjach zdjęciowych i trafiła jako logo pewnego magazynu. No proszę, braciszek. A czym ci mogę pomóc? Skowyjce masz? Nie, no posły. Załatw. No ale jak załatw, jak wszystko sprzedane na pniu? Hoduj. Hodować mogę. Tylko ze wszystko już mam zamówienia do przodu. Słuchaj, zrób tak. Te, co masz do przodu, przełóż. Rodzinie nie pomożesz? Podwoimy stawkę. Powiedz mi, że podwoimy stawkę. Pamiętaj, ród Pogorzelskich zawsze najważniejszy, a my stawkę podwoimy. Ja się już nie nazywam Pogorzelska. Tak czy inaczej. Teraz nazywam się Biały Keller. Omyk masz? Masz. No to pamiętaj o tym. Zobaczymy, kto lepiej zapłaci. Podwoimy. To już jest podwojona. Pamiętaj. Zawsze zapłacimy więcej. Pani Zima doskonale płaci. Wyciągam łapkę. Coś mi nie wyszło z tym. Wyciągam łapkę po ten telefon. Patrzę na Marchewę. To nie jest spojrzenie w stylu daj mi, bo inaczej. Tylko zostawiam jeszcze tutaj opcję na to, że Marchewa się na to nie zgodzi, nie? To jest propozycja. To mówicie do spojrzenia. To jak załatwisz?
Jak nie? No ale to nowe skowyjce, zanim wyrosną, to będzie długo. Ale no... Mówię o tych starych, które już są. Przełóż je. Nowe skowyjce? Nie no, stare daj to tam już pojechały. Jakieś... Ciężarówką. Daj szybką uprawę. Wiesz co, daję ci teraz najlepszego profesjonalistę, który ci może sponsorować jeszcze lepszą sesję zdjęciową niż kiedyś miałaś. Trafisz na okładki wszystkich gazet. Uuu, super. Jak Trevor dostaje telefon do Reki? Cześć, Hu. Co u ciebie? Moja droga, jak dobrze cię wreszcie usłyszeć. Brat twój, on mi tyle o tobie pozytywnych rzeczy opowiadał, że myślałem, kurczę, muszę się z nią porozumieć. Powiedz mi, czy wszystko się dobrze u ciebie wiedzie? Mój Hu tak nie piscy. Przepraszam? Nie piscy. Z tej strony Trevor. Nie znamy się, ale bardzo chciałem cię poznać. A. Poklikasz? Co ona ma na myśli? Patrzę na marchewę. Co chodzi? Daję ją na głośnik w ogóle, żeby wszyscy słyszeli. No, jak mamy się zapoznać, to chyba poklikasz, nie? Ogromną chęcią. Posłuchaj, słyszałem dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że można ci robić zdjęcia i że wszyscy chcą je oglądać. Czy to jest prawda? Wszystkie można je robić. Ale podobno ty jesteś najbardziej fotogeniczna z całej rodziny. Tak. Chciałbym złożyć ci propozycję. Życzysz sobie taką sesję? Po prostu. Zrobimy z ciebie gwiazdę. No oczywiście, ale... Bo ten mój brat, to on nie rozumie. On jest jeszcze głupszy niż jego starszy brat, Alojzy 61. O ja, kochana, z braćmi tak czasami bywa. No ale... Ale po to są siostry w rodzinie. Te skowyjce pojechały. Świetnie. Czy możesz mi powiedzieć, kto je zamówił? Mhm. Więc? Zima. Zima. Czy ja znam kogoś takiego? Albo patrzę na Śnieżynkę? Pierwszy słyszysz. A coś ja więcej? Też? Coś więcej? No, nie wiem więcej. No, pani Zima. I daje lepszą cenę niż ktokolwiek. A jakiś namiar? W stronę. Tundrówka czy gdzie? Skąd mam wiedzieć? Ja tylko holuję szkowice. A przez kogo załatwiasz interesy? No, mam swój kontakt. A mogłabyś podać mi, bo ja też potrzebuję właśnie bardzo, może jesteśmy w stanie się doumawiać. Czekaj. Czy to nadal stary Waldy jest kierowcą, dostawcą? No może i Waldy. Dobra. Dzwonimy jeszcze do Waldemara. W każdym razie, kochana, posłuchaj, jak tylko cokolwiek będziesz miała w planach hodować, to ja chcę wszystko zamówić. Jaką, po jakiej teraz cenie sprzedajesz, droga moja? I podaję ci podwójną cenę. Dwukrotnie wyższą niż ty kiedykolwiek płaciłeś. Potroimy to. Doskonale. Powiedz jej, że bierzemy tylko świeże skowyce. Zasłania mikrofon, żeby nie usłyszała. Tak, oczywiście, za chwilę, śmieciuk, za chwilę. Potroimy to i jeszcze umówmy się, proszę, na sesję zdjęciową, bo koniecznie chcecie zobaczyć w tym nowym kostiumie, co teraz wyszedł ostatnio. No, ale to do tych nowych, to pewnie, ja wam wyhoduję po potrójnej cencie. Świetnie, dobrze. Fantastycznie. Tylko mają być dobre. Tylko ty wiesz o tym, Trevor, że jakby kwestią jest nie tyle, wiesz, okej, zapewniasz te dostawy na później, Ale kwestią, wiesz, jakby nie macie towaru tu i teraz, a rynek jest taki, że się obraża, nie? Przyszłościowo. On się chce teraz zabezpieczyć na wszelki wielki, gdyby coś takiego się znowu wydarzyło, żeby mieć tę głupią siostrę gdzieś tam za plecami. To chuj z tym, że ona potrójną cenę daje. My to sobie zbijemy, jakby my sobie z nią jeszcze porozmawiamy. Ale w tym momencie Trevor się zabezpiecza i będzie działał dalej na etapie teraźniejszości, czyli faktycznie ogarniał ten myszowrót. Tam jakaś jeszcze gadka, szmatka, pozdrów rodziców, w ogóle świetnie było się usłyszeć. Świnie pochodzą z innego wymiaru, to na pewno przekona. Dobrze. To w takim razie oddaję ci brata, ja się bardzo cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Trzymaj się, jesteśmy w kontakcie, nie mogę doczekać się sesji zdjęciowej. No buźki, pa. No, nara. Składam telefon, oddaję, moja mina rzednie. Ty, ten Trevor to jakiś fajny? To jest królik? Nara. I rozłączasz się. A dzwonisz do Waldiego w międzyczasie? Oczywiście. Więc kiedy wybierasz numer pod rozłączeniem się, okazuje się, że Waldi ma granie na czekanie. Więc...
Więc faktycznie, kiedy słyszysz te sygnały, to w międzyczasie umila ci melodyjka. Wszyscy czekają. Wiesz, takiej głupiej baby nie spotkałem nigdy. Ale nie, ja nie włączam na głośno mówiący. Trevor to mówi głośno. No może poza moją matką. Szefie, gdzie jedziemy? Szefie, trzykrotność tej ceny. Waldi? Halo, to się... Kto mówi? Halo? Waldi. To ja. Marchewa. Nie, Waldi to ja. A, w porządku. No cześć. A jak mogę w tym pięknym dzionku pomóc? Bierzesz skowyjce? No zawiozłem właśnie. Odbieraj je i wóź tutaj do Zwierzogrodu. Kurwa, jak odbieraj? Alojziu. To pilne. Ale jak odbieraj? Komu ja odbieraj? Poradzisz sobie, zu chłopak jesteś. Przecież ja już wydałem. Dostawa dostarczona. Wiesz, zapłacimy. Stary, zapłacimy dobrze. Nową furę będziesz mógł kupić. Albo no, naprawić tę swoją ulubioną tego Passata. Przecież ja jeżdżę Passacikiem, a nie czołgiem. Ja wiem, że to jest porównywalna jakość wykonania, no ale... Ale tam, gdzie skowyjce, tam są i... zabójcy. Dobra, podaj adres, gdzie są. Ja to załatwię. A, teraz mówisz? Rozsądnie. To czekaj, wiesz co, bo ja lecę jeszcze tutaj na zalew. Czekaj, bo muszę zjechać. A ten adres już ci wysyłam, tak. I wysyła ci adres, który jest w Myszogrodzie. Pokazuję Ricie, żeby sobie wbiła w nawigację, bo nie wierzę w to, że doskonale zna Myszogród. Ja wiem gdzie. Nie, ja nie wiem gdzie, ale... Zignorowałam to lokalizację, więc jadę na czuja. Okej, okay. Ale gdzie jedziecie w końcu? Jedziecie na ten dworzec, czy na tą lokację, czy nie, gdzie? Nie no, na Myszogród, na Myszogród. Tata poczeka. Czyli olewacie tatę, dobrze. No, nie, ja no, wydałam szefa, więc jedziemy tam, gdzie szef każe. W porządku, nie, ja tylko chcę ustalić, żebym był pewien. W porządku. Jedziecie w stronę Myszogrodu. No oczywiście tam, Rita, wjechać samochodem nie możecie, bo tam... Sprawdź mnie. Nie, wiem o co chodzi. Cały teren jest ogrodzony, tam generalnie nie bardzo duże zwierzęta mogą wchodzić nawet, bo to jest nie, no, to jest źle widziane, ale nie jest też zakazane. Jasne. Zaparkuję po prostu przy ogrodzeniu, tam gdzie się zaczyna. Kurwa, ja właśnie powiedziałem do lisa, czegoś podobnego do kota, królika, kłoki i szopa, że duże zwierzęta nie mogą wchodzić, nie? No królika mamy na stanie. A ja się zaczęłam zastanawiać, czy jesteśmy duże. Obok siedzi niedźwiedź i tak... To jak to? Okej, okay, w porządku. W każdym razie parkujecie. No i jest to specjalne wejście. Po drodze przy tym wejściu jeszcze jest w ogóle... są policjanci, którzy sprawdzają te właśnie większe zwierzęta wchodzące do Myszogrodu, czy nie mają niebezpiecznych na przykład przedmiotów takich, którymi niechcący zupełnie mogłyby skrzywdzić te maluchy, które tam się kręcą. Oglądam ten samochód, Rity. Ja już w ogóle miałam zaparkować na hydrancie, ale jak są policjanci, to może nie będę się wygłupiać. No bo już mam Rita, co tu się stało z tym gnieceniem? Zapytaj śmieciucha. Śmieciuch? A to do wyrzucenia. Hulajnoga została przejęta i kontrolowana przez satelity Dobrze. Rita, pamiętaj, żeby wpisać to w koszty. Satelity tak. Kontrolują pingwiny. Każdy to wie. Wpisało się do mnie pod ruki. Szefie, czy jak następnym razem będzie taka sytuacja, to zamiast wydawać na auto, mogę go przejechać? A, tak swoją drogą? Trevor, ja myślę, że nawet jak te skubyzyjce będą, to ja skropelek więcej nie dam rady zrobić. Łapki mi się za bardzo trzęsą. Potrzebuję towaru. Rita, niestety żałuję, że to powiem, ale nie. Śmieciuch jest nam bardzo potrzebny. Okay. Rozważmy może rekrutację na przyszły sezon. Młodych chemików, tak. Poszukaj jakiś na staż. Tak, poszukajmy. Ja nie będę nikogo szkolił! Ale oni się sami będą szkolić. Jeszcze, przetrwać przy tobie to jest naprawdę... Martwi się. Jeszcze tak nie upadłem, żeby przyjmować stażystów.
Dobrze, porozmawiamy o tym, jak się pojawią. Splendoru. Starzyści to oznaka splendoru? No, nauczanie. Najlepszych chemików zawsze znajduje się na śmietniku. I więcej im nie trzeba przekonywać. Oni się uczą w praktyce. Jak ich coś nie wysadzi w laboratorium. Jeśli że go wpisz w takim razie miejsce poszukiwania, dodaj do wszystkich całej listy śmietnik. Myślę, że tak to rozwiążemy. Tymczasem zapraszam tutaj, mamy sobie do pogadania. Zawężamy listy panią Zimą. No ale dobrze. Słuchajcie, macie adres i adres jest faktycznie w głębi tej dzielnicy, musicie tam wejść kawałek, ale on prowadzi do sporego budynku, znaczy starego jak na standardy tego miejsca, budynku, w którym mieści się klub, taki dyskoteka. I bez problemu tam trafiacie. I widzicie nad wejściem mały szyldzik pod rozbrykanym chomikiem i no właśnie, co robicie? A to w Myszogrodzie jesteśmy, nie w chomiku. Ja jeszcze chcę tylko powiedzieć, że po drodze załatwiam sobie jakiegoś konsjera, który ogarnie mojego tatę. Wiesz, tam jakieś masaże, jakieś spa dla starszych osób, jakiś shopping, tak żeby nie robił siary w tych swoich dużych stopach, na które ma nałożone skarpety, a na to jeszcze sandały. No. Niech pozna uroki miasta. Ale że on... Jakby, że on ma go odebrać tam, czy... Tak, odebrać i jeszcze atrakcję mu zapewnić, nie? Jakiś hotel ogarnąć, wszystko. W porządku. A znasz taką osobę? Oczywiście. Interesuje mnie głównie jakiego jest gatunku, ale też jako na imię. To jest wydra. Ma na imię Hubert. I niejednokrotnie robiliśmy parę przekrętów, żeby zdobyć trochę kasy. Jakby, czy ja jestem jedyną osobą, która pomyślała o Jankosiu? Ojej, to jesteś jedyną osobą, która pomyślała o Jankosiu. Hubert tak. Pokazuje mu, jak się gra w Earthdowna temu ojcu. Rozstawiają tam wszystko i grają po prostu do upadłego. I tak ojciec Aloyzego poznał RPG. Co to mogło być to, że my gdzieś tam razem widzieliśmy jakieś wróżki w lesie kiedyś? Po zbyt dużej ilości jakichś marchewek, które były czymś posypane, być może nawet śmieciów w tym coś grzebał. I jakoś tak się zakumplowaliśmy i to jest jedna z nielicznych osób, która może mnie znieść i ja wiem, że on będzie tym, który będzie wiedział, jak się zająć moim ojcem. W porządku. On przejmuje sprawę. Mój stary, dla ciebie wszystko. Tyle razy mi życie ratujesz, pożary gasisz, nie ma problemu. I rusza do, żeby odebrać swojego ojca. Czy ty ojca jakoś uprzedzasz? Tak, wysłałam mu SMS-a, zmiana planów. Nie. Kumpel cię odbierze, widzimy się niebawem. Odsyła ci emotkę, która przedstawia kupę. A po chwili jeszcze jeden SMS przychodzi z kciukiem w górę. Pomyliło mnie się. Nierzynka jeszcze przed wejściem poczuła się w obowiązku, znaczy w obowiązku, no taki absolutny brak informacji. Pani Zima pod naszym nosem i my nic nie wiemy. No nic, skorzystałabym ze swoich kontaktów. Ogrzebałabym jakiś znajomy z uczelni, może wyleciał, może nie, kto tam wie. I spróbowała się czegoś dowiedzieć. Okej, okay, rzuć sobie. Mhm. W tych okularach po nocy to szaleństwo. A już moment, mam na kościach, na dziesiątkę mam 9 i 7, a na tym mam 4. Czyli porażka. Przeczytaj proszę, co jest porażką, jeżeli masz wynik rzutu powyżej twojego stopnia stresu. Jeśli suma działania jest wyższa niż aktualny stres, nie jestem gangusem, wprowadzona po ostatni chce ci pomóc, czując pismo nosem. Tam dostajesz jakiś stres albo coś takiego? Tam niżej właśnie tak, wybierz jedną możliwość, tak. Stres albo szacunek. No to szacunku nie masz. Stres. Szacunku nie masz, więc no nie możesz go sobie odjąć. Więc dostajesz punkt stresu. Do kogo dzwoniłaś? Kto to był? Dzwoniłam do
mojej koleżanki studiów z Kleksika. Kleksik? Tak, ona ma plamki. A, plamkę dlatego. Taką charakterystyczną, tak. Niech dlatego to spoko. Charakterystyczna plamka koło oka, a co pomyślałeś? I stąd ksywa Kleksik. Bardzo dobra informatorka, no kurde. Kleksik, że tak powiem, gatunkowo jest? Ja mam gatunkowo. Bardziej o szczurze. Szczur, okej. Okay. Krety chyba nie mają łatek, ani kleksów. Znaczy, no. Pszczury no, zawsze. Tatuaż, nie? Okay. Taki. Okej, okay, słuchajcie. W każdym razie śnieżynka w międzyczasie tam wisi na telefonie, coś próbuję się dowiedzieć, ale. Ale Kleksik? Absolutnie. Nie będę rozmawiała o takich rzeczach. W ogóle ja się nie chcę interesować takimi tematami. I proszę do mnie w tej sprawie więcej nie dzwonić, śnieżynko. To naprawdę bardzo mi przykro, że tak pokierowałaś swoimi drogami. Bardzo mi przykro. Zawiodłam się na tobie, śnieżynko. No, trudno. Kiedy wchodzicie. Jeszcze porozmawiamy. Kiedy wchodzicie, to wiecie, no, to jest miejsce, gdzie wy chodząc, wystajecie ponad dachy budynków. Więc widzicie te wszystkie knajpy. Jest tutaj taka kawiarnia z reklamowym pączkiem na górze, który jest generalnie wielkością podobny do pączka, jakiego każdy z was mogłoby zjeść, po prostu może trochę większy. Ale trafiacie wreszcie przed właśnie pod rozbrykanym chomikiem. I słyszycie z wnętrza muzykę, taką stłumioną przez ten dach, nie? Ten budynek nie jest budynkiem, który nas zmieści, prawda? Dobrze to zrozumiałam. Nie zmieści się do wnętrza. Jasne. Czy ktokolwiek Trzeba czeka próbować. Na zewnątrz? Tak, tam jest kolejka, wiesz, tam jest bramka przed wejściem. Tak. Stoją tam dwa chomiki na bramce. Mhm. I wiesz, no, sportowy nie wejdziesz. Sportowy nie wpuszczamy. Nie ma mowy. Przyjaciele, ja się bardzo cieszę, że was widzę. Potrzebujemy drobnej przysługi. Szukamy kogoś i na pewno jesteście doskonałymi osobami, żeby odnaleźć tego kogoś, kogo teraz potrzebujemy. Kompetencja bije z waszych twarzy. No, no ale to o kogoś rozchodzi najpierw. Cóż, ja nie wiem, czy mogę tak mówić. Przy wszystkich to w końcu ważna persona. Nie znam żadnej persony. Wyciąga ten... kanapkę za pazuchę. W międzyczasie, wiesz, jak rozmawiam, ładuję sobie w te poliszki. Imponujące, imponujące. Właśnie dlatego zawsze byłem fanem chomików. Ja się przyglądam temu chomikowi. Wydaje mi się, że to jest chomik, któremu kiedyś dostarczyłem skropelki. Ale wszystkie chomiki wyglądają tak samo. Okej, okay. Masz, chcesz zrobić ruch? No właśnie chyba tak. Tylko właśnie zastanawiam się, czy to jest... Mam krąg klientów. No możemy to podciągnąć tak w ten sposób, że wiesz, że on by należał do tego kręgu, jeżeli wejdzie rzut. Okej. Okay. 10 na dziesiątkach. 10. Nie chcesz mieć dziesiątek na dziesiątkach. Nie. Mam 10, 1 i 4. Czyli sukces z komplikacją. Przeczytaj, częściowy sukces, przepraszam. Sukces z komplikacją, ja to mówię dlatego, że w kulcie moim ulubionym jest sukces z komplikacją, a nie częściowy sukces. I widać, co ja grałem w życiu więcej. Klient niechętnie udziela mi pomocy. I teraz obniżam naszą relację o 1, podnoszę swój stres o 1. I teraz tak, jak ja podnoszę swój stres, muszę rzucić na psychikę, albo się oddaję nałogowi, albo otrzymuję dwa punkty stresu. Okej, okay, więc rzuć na psychikę. Ten bramkarz ma ksywę Bubu, więc możesz sobie też od razu obniżyć z nim relację. Zapisać gdzieś, żebyś wiedziała do następnych rzutów. Okej, okay, mam 2, 6 plus 2. A jaką masz psychikę? Właśnie pamiętajmy psychikę o utrudnieniach. Mam. A, prawda. To rzucę jeszcze raz i wybierz gorszy wynik. Cholera, jasna. Zajęcza tu siedzi.
Na dziesiątkach. 3, 4 i 6 na 6. Okej, czyli to byłby lepszy wynik, ale w poprzednim miałeś co? Powiedz jeszcze raz? Częściowy sukces 10, częściowy. 1 i okay. 4. Więc spadać już to utrudnienie. Teraz właśnie przez to nie masz pełnego sukcesu, tylko częściowy. I słuchamy, co tam mamy. On ci pomaga? Jeszcze psychika, co nie? Był częściowy na psychice. Teraz? Okej, okay, dobra. I co w takim przypadku, jak mam częściowy na psychice? A co mówi twoja wada? Muszę albo poświęcić się nałogowi, albo otrzymuję 2 punkty stresu. No więc wybierasz. Ale poczekaj. W przypadku porażki, a ty masz częściowy sukces. Okej, okay, czyli nic, tak? Nic, po prostu. Dobra. W takim razie zagaduję Bubu. Ej ty! Ja ciebie kojarzę! Brałeś ode mnie skropelki! Kiedy szedłeś na imprezę 2 tygodnie temu i przyszedłeś z taką chomiczycą, ją też kojarzę, miała białą plamę na futerku. No może i co? No to, że teraz my mamy sprawę i Trevor szefu ma sprawę i jak Trevor prosi szefu, żebyś ty chomika poprosił do nas, to ty chomika poprosisz, albo ja ci skropelek więcej nie ogarniam. A jakiego chomika? Ja nie wiem, nie powiedział nikt. Ja skropelki bardzo proszę, bo nikt nie ma. Nikt nie ma. Szefu ci powie, a inaczej ja ci nie załatwię, a ty wiesz, że moje skropelki są najlepsze. Czy chomik to nie wiem, ale szukamy, nachylam się do niego tak, żeby ta kolejka nie słyszała pani zimy. Czego spodziewasz się po tym, że się stanie, jak on usłyszy tą... Myślę, że on, że mu mina zrzednie. W sensie, że to jest coś takiego, że może się nie spodziewał, że może to jest takie o-o, ale tak. Że faktycznie trochę tak, tego się spodziewał, trochę nie? Tak, do tego się nachylam. Trochę tak, ale nie, bo wiesz, kiedy ty się nachylasz i on może, że wiesz, usłyszy coś takiego wow, jakieś takie, coś, co mu rozwali głowę, mówisz, pani zimy, on tak... A kto to taki? Zaraz. Nie wiecie? No. To zapytajcie, kogo trzeba. Proszę, powiedzcie, że przyszły ważne osoby. No dobrze, no. Pójdę się... No to postoimy na tej bramce. Pójdę się tam zapytam na zapleczu. Ogarnie. Na zapleczu się zapytam. I mamy się tam... bardzo ważny interes. No dobrze. Pójdę się i zapytam się, ale... Ja to nie wiem, że no zima, kurwa, mówią, że nadchodzi zima, ale wiesz co, później się... nieważne. To zapytaj. I on faktycznie otwiera te drzwi. Chwilę. Tymczasem ja patrzę na Ritę i mówię, no właśnie dlatego trzymamy śmieciucha. Otworzył drzwi, fala muzyki wylała się z wnętrza. Mało tego, wylała się fala drzwi i wylewa się też taki wężyk, wiecie, tańczących ze sobą myszy i chomików, które robią, wiesz... Próbuję dołączyć do końca wężyka. Próbuję dołączyć do końca wężyka. Albo bić się w środek. No, żaden problem. Ja się opieram o jakiś budynek, ale ten budynek prawie się przewraca. Impreza generalnie wylała się na ulicę. Widzicie te maluchy, które tańczą teraz? Natomiast ten bramkarz poszedł do wnętrza, żeby kogoś wezwać. I teraz zrobimy sobie chwilę przerwy, dlatego że jest prośba, a też gdzieś jesteśmy w okolicach połowy pewnie, więc higienicznie tak to wypadnie. Dajcie znać czaty, jak się bawicie i słyszymy się za chwil kilka. Jesteśmy... drodzy moi, przed przerwą nasi bohaterowie niechcący albo chcący wbili na imprezkę, więc musimy to oddać przede wszystkim dźwiękowo. Tam widzimy, jak Giovanni Śmieciuch ruszył za takim rządkiem szczurów, myszy i chomików, które tańczą teraz. Ubrane są wszystkie bardzo elegancko. To nie jest byle jakie miejsce. Natomiast bramkarz poszedł do środka. W międzyczasie zawinąć któremuś z chomików albo szczurów część garderoby, bo bardzo potrzebuje trochę szmaty. Znaczy, jeżeli zechcesz kogoś rozebrać, to będzie tak potraktowane, jakbyś chciała kogoś rozebrać na ulicy, nie? Nie mniej, nie może bardziej. Spróbuję,
Może próbuję jakąś chustę ściągnąć. Okej, okay. Moim zdaniem test sprawności, czy po prostu będziesz na tyle zręczna. Jeżeli Biwani by kogoś rozebrał na ulicy, to bym się od razu do Trevora zwróciła. Teraz mogę? Proszę. Nie, nie można. Jest nam jeszcze potrzebny. Rita, skarbenko. Co ty wiesz o zabijaniu? Stary omyk jesteś. 5, 8 na 10 i 6 na 6. Okay. Ze sprawności minus 2. Minus 2, czyli masz porażkę. Więc podnosisz chomika za chustkę. On wie. Co w zabijaniu? Co pan? Co pan? Z innego wymiaru! Musisz to wiedzieć, chomiku. Totalnie. Świnie są z innego... W końcu ktoś, kto mnie rozumie! Nie wiesz, że one są wszystkie z Teta Alpha Centauri? W końcu mnie ktoś rozumie, a słyszałeś o tym, że Ziemia... z waleniami. Świnie to takie lądowe walenie. Ja tam już stałam, żeby coś próbować przeciwdziałać i gadkę prawniczą szykować, ale tylko tak... Słuchaj, w tej dyskusji chomik chyba nie czuje się zagrożony, bo on w międzyczasie, on dyskutując na temat lądowych waleni, on sobie tańczy w powietrzu, nie? I sobie za tą chustkę. Kładam go i tańczę z nim. Także jeżeli miało to przynieść szok i niedowierzanie, to chyba w tym miejscu się dzieją różne rzeczy. Wracam. Oni są chyba wszyscy na... Wraca ten bramkarz. Wracam do uśmiechu numer 13. Zaraz przyjdzie. Szef przyjdzie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I słuchajcie, z wnętrza wychodzi chomik, który ma na sobie coś, co bierzecie w pierwszej chwili za szlafrok, ale okazuje się, że to taka powłóczysta, brązowa szata z kapturem. Widać, tylko nosek mu wystaje. On zrzuca ten kaptur. I on wygląda jakby to, co było opisane, to, że on wygląda jak mały chomiczy kultysta. Natomiast kiedy odrzuca ten kaptur, to widzicie, że to jest bardzo znana osoba. Bo to jest osoba, która ma swój program w telewizji kulinarny. Nazywa się Robert Gryzowicz. O, tego znam. Słucham, jak mogę pomóc? Przyrządza. Witam, panie Robercie. Uszanowanko, całuję rączki. Jak mogę pomóc? Widzicie, że za tym takim pasem, który przewiązuje tą szatę, ma mały rytualny nożyk. Znaczy na wasze standardy mały. Otóż dostaliśmy pewną informację, tak bym to mógł nazwać, że ktoś w tym lokalu dysponuje czymś, co jest nam potrzebne. Ja nie chcę wdawać się tutaj na środku ulicy w szczegóły, więc gdybyśmy mogli jakoś przejść w inne miejsca... Zapraszam do środka. Niestety się nie zmieścimy. Świetnie. Ale jakby pani tam weszła, jaka to by była szczupła kłoka. No tak, to w takim... W związku z czym wracamy w drugiej części naszego nagrania. Ono w tej postaci w dwóch częściach będzie też na naszym YouTubie dostępne, jeżeli oglądacie później. O czym już wiecie, bo już oglądacie. Ja nie sobie radę. Za dużo marchewek. I w trakcie rozmowy z panem Gryzowiczem Robertem jesteśmy. Trevor prosi go gdzieś tam na słówko, nie chce rozmawiać przy zwierzakach. Oczywiście. Ja się trzymam blisko Trevora, muszę go chronić. Tak, oczywiście, jakby wszyscy są, nawet śmieciuch jest mile widziany przy tej rozmowie na słówku. Nawet. Chyba, że chce tańczyć, to wtedy jest okej. Okay. Raczej Trevorowi chodzi o tłum imprezowiczów, innych niż my. No faktycznie on jest jedynym, który odstaje, jeżeli chodzi o umundurowanie od nich. Znajdujecie jakieś miejsce, jakieś takie ustronie. Myślę, że wy możecie go po prostu posadzić gdzieś na przykład na jakimś daku budynku, nie? Okej. No, jak mogę służyć pańskim interesom, panie Trevorze? Panie Robercie, taka sprawa maleńka wynikła. Otóż doszły mnie takie słuchy od moich zaufanych informatorów,
że do tego miejsca zostaje sprowadzany pewien kluczowy dla nas towar w kobiejce. Czy pan coś o tym wie? Tak. Świetnie, co? Może są mi bardzo potrzebne. Świetnie, do czego? Musimy przyzwać jego. Zrobimy tak. Jego. Tak. Część kowyjców zostawi pan, przyzwie pan jego, a część kowyjców my weźmiemy za podwójną opłatą. No a nie możecie się udać do tej, co skupuje te wszystkie z całego rynku. No kupiłem jeden transport i nagle macie jakieś awantury. Musimy przyzwać, potrzebuję całej transzy. No, zaraz, tutaj jest za dużo zaimków. Kto to jest on i kto to jest ta? No. Zacznijmy od niego. Pani siła. On to jest oczywiście nasz wielki przedwieczny. Aha. A ona? Mara Kotleb. A ona? Ona oczywiście, ta pani Zima, o której całe miasto raczy rozmawiać. No, właśnie w tym jest taki problem, że ja, ani moi zaufani duchowie nie słyszeliśmy. No tak się złożyło. Kto to jest ta pani Zima? Nikt nie wie. Właśnie taka tajemnicza, ale skupuje wszystkie transze. Wszystko tam idzie, wszystko do niej. Robercie, ja jestem wielkim fanem programu. Takiej dobrej pasty ze śmietnika nigdy nie jadłem. A, to ale dobry pan odcinek, wie... A później ta gospodyni, że o, dobra, panie Robercie, dobra. Tak, też mi się podoba. Oglądam sobie... Ale, panie Robercie, takie skowice to trzeba przerobić, bo wy się tam w kulcie potrujecie, zanim dojdzie do rytuału. Tak? A! Tak, proszę go słuchać, to jest nasz zaufany ekspert. A jeżeli zupełnie teoretycznie zażyliśmy już, to co to znaczy? To znaczy, że prawdopodobnie niedługo dostanie pan ataku szału i spróbuje pozamordować nas wszystkich. Swoją drogą, ja już to kiedyś mówiłem, że tak będzie, mnie nie słucha. Na co chomik? Widzicie całą gamę emocji na jego twarzy. Widzicie, że on wzbiera w nim, że chce coś powiedzieć istotnego, że wykrzyczeć swój strach, swoją obawę i mówi z całym przekonaniem: oj. Gromadzi się panu! Zaraz zaczniesz straszyć pana Roberta, ale ja potrzebuję jeszcze jedną rzecz wiedzieć, panie Robercie. Ta pani Zima. To gdzie my ją możemy namierzyć? A żebym ja to wiedział. Wiem, że ma jakichś swoich ludzi, że to nowa siła na mieście. No jak właśnie. Pani widzi, ja nie jestem typem... Pokazuje, rozszerza łapki w tym habicie. Ja nie jestem typem... bandyty. Nie, nie śmiałbym nawet tego podejrzewać. Jedną rzecz, ale pan coś o pani Zimie wie. No słucham. Słyszałem, że oni... wysyłają jakieś transporty z tundrówki aż na barierę. Tam, na barierę? Tak, do Śledziowa. Ale do Śledziowa? Po co i jakie to nie wiem. Do Śledziowa. A pan tam ma jakieś kontakty? Znałem kiedyś jednego kolegę stamtąd, ale on wstąpił był do innej formacji zgoła niż wasza. Policjantem został. Doskonale. Nazywa się Ryba. Kochanie. Wyciągnij no tutaj swoje dokumenty, wypisz poświadczenie. Pan podpisze, panie Robercie. I tutaj też autografik dla tatusia. A, autografik dla tatusia, bardzo proszę. A, tutaj też autografik dla Rybusia. A, dobrze. I on tam wypisze. Ryba, trzymaj się tam, podpisano akwarium, nie? I z takim zamaszystym jeszcze kleksem. W międzyczasie, Aloizie, twój telefon cały czas, wiesz, wibruje. Czy czasami nie ma jakiejś informacji od Huberta Wydrosia Wydralskiego? Totalnie. Czytam. Dzwoni Wydroś. I on, nie, on dzwoni. Wydroś?
wiesz, co on chce robić? No. Przecież on mnie wziął na wyścigi. My się tu ścigamy z Flashem. O stary, weź ja to tu zginę. Zabierz go, to wariat. Niech Flash wygra. Przegrajcie po prostu. Potem idźcie na te lody marchewkowe, tam do tego słonia. A, dobra, spróbuję, ale ja... Gdzie jedzie? Och, dobra, zaopiekuję się nim. Opowiedz żart Flashowi, będzie powtarzał przez godzinę. Nara. I słyszysz takie... Na koniec, nie? Panie Robercie, to ja mam taką propozycję na wypadek, gdybyście chcieli innych takich onych wywoływać, to tak jak powiedział mój ekspert śmieciuch, to może my faktycznie bylibyśmy w stanie wejść w interes i te skowyjce oczyszczać, żeby nie było takiego ryzyka, że coś tam się wydarzy nie takiego, co powinno? No doskonale. A jazda? Jazda jest dużo lepsza. Oczywiście, to podpiszemy dokument kolejny. Niszczyżytko, proszę przygotuj odpowiedni. Dokument na zakup steczki od razu. Tak, no na wspólną współpracę. I po co? Podpisik poproszę. On, wiesz, ma taką konsternację na pyszczku, że podpisuje wszystko, co pan mu podajecie. Pan tylko na tym wyjdzie doskonale, i jeszcze panie tutaj Robercie. Parawka. Jeszcze tu parawka. No dobrze, no oczywiście, świetnie. Oczywiście. Świetnie, zagarniam te dokumenty. Może jest mi tak przykro, że tak powiem, naciągnęłyśmy Roberta Makłowicza na coś. Czekaj. To jest, ale ja Robert widzę, że on ma twarz Makłowicza, nie? W sensie, ja też mówisz takim głosem. I on jest taki, dobrze, zrobię wszystko, co mi powiecie. Przepraszam, Robert, przepraszam. Właśnie podpisał życzenie ostatnich gaci. Chciałem wam coś powiedzieć. Okej? Okay? I to słuchajcie, tak, przepraszam, że wyjdziemy trochę z sesji. Powiem to nad stołem. Ale Robert Makłowicz odpisał nam na zaproszenie na sesję. I bardzo przepraszał, że nie ma czasu, ale on tak bardzo przepraszał w tym mailu. Słowo daję, przyrzekam. Pisał wszystkie dokumenty. No to teraz ma. Panie Robercie. Ale tutaj... Ostatnie majtki już my są nacze. Trevor tutaj wciągnie to dziadko, opowiada mu, jak może na tym wyjść w ogóle, już tutaj już mu do piątego pokolenia po prostu opowiada, jakie to mogą być super biznesy. Aha. Zdobył sobie oczywiście nowego współpracownika. No, tu z ryżem siatkę by można, znajomych... Z ryżem? Z ryżem. A może z koperkiem? Koperek to jest świetna rzecz. Ależ tu będzie zdrowe danie. Panie Robercie, jak pan doda trochę skropelek do ziemniaków, to będzie pan miał tylu klientów w restauracjach, że panie nie pomieścisz pan. Będziecie się musieli przenieść do normalnych lokali, a nie takich malutkich. Widzicie, jak on patrzy w dal i on widzi nie horyzont w zwierzogrodzie, a widzi świetlaną przyszłość. Śmietaną. A nie świetlaną. To se pójdźcie tymi dwoma drobami, bo ja to więcej... Pójdziemy, panie Trevorze, powiedział, gardło sobie podrzynam, ale bym powiedział. Ja wiem, panie Robercie, pan jest człowiek godny zaufania. Jak coś to. Oczywiście, we wszystkich wskaźnikach. Tak, Rita? Nic, chowam pazurek. Jezus. To panie Robercie, my tutaj już nie będziemy przeszkadzać, proszę wracać w bezpieczeństwie, tam się z tymi skowyjcami zajmować, my pójdziemy tam, gdzie musimy, w razie czego, co złego, to nie my. Do widzenia, uszanowanie. Gdybym mógł jeszcze łaskawie poprosić, na co rozkłada łapki, tak żeby go podnieść i zdjąć. Tak. Ja patrzę na Ritę, że to jest ten moment, kiedy... I faktycznie odstawiacie go, jak się zniżacie, to słyszycie znowu poziom tej imprezy. On w międzyczasie przychodząc, tam uprzejmie z każdym pobansuje chwilkę i wchodzi do środka. Ze środka przez chwilę tylko przebijają się wam takie, wiecie, rytmiczne chants. No. Nie szansy, inkantacje. Tylko... Inkantacje. ale tylko przez chwilę. Gryzoń. Że słuchajcie, wiemy gdzieś dalej, ja proponuję nie tracić czasu. Masz coś do gryzoni?
Chodźmy, chodźmy. Zasadniczo macie dwa tropy. Macie trop z tundrówką i macie trop ze śledziowem. Jak trup, to nie ja. Proponuję najpierw zacząć od śledziowa. Tam jest ten cały ryba. Słuchaj. Słyszeliśmy coś o niej? O nim? Co mówi ryba. Co powie ryba? Że jest jak Tomila Wąż. Wiesz co? Ja myślę, że wiecie o tym, bo to jest gwiazda służb, że tak powiem, ochrony zwierzogrodu w tej części miasta. Słynny komisarz ryba. Komisarz ryba. Nawet podobno film mają o nim kręcić, ale nie wiedzą, kto miałby go zagrać, nie? Skoro jest to komisarz, to może zaczniemy jednak od tundrówki. Nie. Jedźmy do komisarza ryby, nie ma co. Szefie? Był ostatnio u nas na obiedzie. Dajcie mnie zawsze pod latarnią. Szefie, był u nas ostatnio na obiedzie u rodziców. Pogadę z nami. Śmieciuch, gdzie byś poleciał w tym momencie? Tak jakby zawierzyć twojemu instynktowi. Niedobry pomysł, niedobry. Poczekaj, przekonasz się, że to czasami działa. Dwie opcje masz, Śmieciuch, nie wybieraj spośród 300. Śmieciuch zaczyna przeglądać swoją... W zasadzie Śmieciuch zaczyna przeglądać swoją Nokię. Czy Śmieciuch ma jakiegoś klienta w tundrówce albo w akwarium? No, w śledziowie. Popularnie zwane akwarium. Wiesz co? Masz to i tu, na pewno. W takim razie na początek spróbuję się skontaktować ze znajomym z tundrówki. Może niech to będzie jakiś pingwin. One lubią sobie czasem skropelkować. Może Ralf? Kropelknąć. Może Ralf, kondor. Kondor. W takim razie spróbuję się skontaktować z kondorem. Widzisz, Rita, bo Śmieciuch ma taką rzadką umiejętność, że naprawdę nie wie, co robi, ale czasami robi dobrze. Czasami. Co? Już masz? Masz już? Śmieciuch, czy już masz? Powiedz, że masz, Śmieciuch. Wy podobno macie tam jakiś dostęp do skowyjców. Bez skowyjców nie ma towaru, nie ma szans. To ja nic nie wiem. Jak to? Przecież wysłałeś mi SMS-a. No, że tutaj mieli, ale to nie, że my mamy dostęp. No gdzie my? No ale Ralf, mieli pamięta, u was, tak? Ralf pracuje do pana B w dużej grupie, nie? Ale nie. U was? No, że to... na dzielnicy ktoś sprzedawał, no. Dealer taki. Jak się nazywał ten dealer? A chuj go wie. Chuj go wie, nie znam takiego. Mówiłem, że to nie jest sesja dla dzieci, mówię. Chuj go wie, dziwne imię, nie znam takiego. No dobra, a ty powiedz mi, masz jakiś kontakt? A w sumie nieważne. Odkładam kondora. Szefie! Słucham cię, Śmieciuch. Szefie, tak? Podobno w tundrówce coś tam mają, a w tundrówce... No to niejaki pan B jednak ma kontrolę nad rynkiem skowyjcowym. Bo jak on, to nie wiem kto. No, mogę jeszcze przedzwonić do śledziowa. To przedzwoń do śledziowa i będziemy myśleć. W takim razie dzwonię do Ropucha. Ropuch? Halo? Witam. Ropuch! Jak ci dzisiaj mogę pomóc? Ropuch, u was na rynku są jakieś skowyjce? Sucho! Nic nie ma, sam bym przygrzał. A co ty? Ostatnio jechali tu ciężarówką, co ten Waldi jeździł. Myślałem, że przywiózł. Ciula tam przywiózł. Wynosili, ciula tam? Wyładowywali tylko jakieś kontenery, a zero skowyjców. Żadnych skrzyneczek pięknych. Europaletek z tym niebieskim kwieciem. W takim razie na chwilę pauzuję, odkładam... Szefie! Słucham Ropuch cię! Ropuch mówi, że u niego nie mają, tylko że pan Waldi przyjechał z jakimiś kontenerami. Ale tam nie było skowyjców. Aha! I teraz potrzebuję w mecie doprecyzować. Robert powiedział nam,
że były dostawy skąd dokąd? Że dwa miejsca. Mówił, że były wysyłane jakieś transporty przez zimę. Tak. Panią zimę. Z tundrówki do Śledziowa. Nie było powiedziane, że to były transporty z Kowyjców. Dobrze. Ropuch mówi, że tam nic niebieskiego nie było, a jak Ropuch mówi, to raczej nie było. Te, Ropuch! Ropuch! Ty, jaki motyw! Czekaj, ja ci pokażę. Włączam wideo rozmowę. On włącza. Na pamiętajmy, nogi? On od siebie włącza. On nie wie, czy, z czym ty dzwonisz. Ty zobacz! Jego chyba porąbało! Kogo porąbało? No tego! Patrz! Kurwa, ugryzł go! Kto go ugryzł? No ten ryknij, ślepy jesteś! No przecież ja mam fokie, to nic nie widzę! A. Bo musisz fokie nie connecting, Ropu. No, jeden brekin po drugiej stronie. No, i co on zrobił? No przepływał normalnie przez przejście dla pieszych, a w pewnym momencie upierdolił jednego śledzia. Widziałem. Ropuch, gówno mnie to obchodzi. Ty nie zbaczaj z tematu, bo skropelek nie będzie na rynku. A jak nie będzie skropelek, to ja ci nic nie sprzedam. Nie, czekaj, śmieciuch, zapytaj, o co chodzi z tym ogryzieniem, co? Jeszcze raz? Zaczekaj, szefa ci daję. Szefu masz. Biorę te fokie. Dzień dobry, tutaj Trevor przy telefonie, ja bym chciał zapytać jeszcze raz, co tam się dzieje. Halo, dzień dobry, biuro pana Ropucha. Panie Ropuchu, co z tym ogryzieniem tam było? No, paszczą. Ale jeszcze raz proszę o opisanie sytuacji, tylko tak w telegraficznym skrócie, ale jednak abym zrozumiał. W skrócie to zostały szczęki zaciśnięte. Tak, kogo na kim? Na śledziu, rekina. Gdzie pan się teraz znajduje, panie Ropuch? No tutaj u nas przy rogu ulicy Rybnej i Śledziowej. Panie Ropuch, to pan tam poczeka, my będziemy tam za czas jakiś. Proszę no tego rekina, co ugryzł, tam zagadać może, ale z bezpiecznej odległości albo go przyobserwować, gdzie on idzie. Dobrze. Tak. Polecam się. Pan tu poobserwuje, my będziemy dozgonnie wdzięczni. No to może być szybko, jak on tak będzie... Zniżkę pan dostanie. Zostaw makrele. No zeżar makrele. To, panie Ropuch, to my zaraz będziemy. Dobrze. Róg tej ulicy, dobrze. Trevor rozłącza się, oddaje śmieciuchowi. Potrzebujemy samochodu. W międzyczasie, słuchajcie, tam się pojawiły z jakiegoś powodu słonowodne ryby, bo to jednak jest słonowodny zalew. Także tak tylko wam mówię. Tak, ja już siedzę za kierownicą odpalonego samochodu i czekam, aż wszyscy wsiądą do środka. Ja oczywiście na przód, od razu telefon do ręki. Wydroś, z Kowyjce, załatw, teraz. Kurwa, skąd? Nie mam ogarnąć, gościu. Sucho na mieście. W prawo, panie Adasiu, bardzo proszę. I w tym momencie, słuchajcie, zza rogu wypada wam sportowy samochód i ty poznajesz samochód Wydrosia, Alojzy. O! Daje po hamulcach. Także samochód zatrzymuje się lekko bokiem koło samochodu Wydrosia. Widzicie, tam jakby opuszcza się szyba od strony pasażera, która jest z waszej strony. Wydroś wygląda, jakby był w ciężkim szoku. Hiperwentyluje. A obok jest Alojzy, twój stary, który ma na sobie ogrodniczki, koszulę rozpiętą, taką flanelową. Na co tam młodzieży? Ja wychodzę z tego auta. Yes. O, cześć, tato. Słuchaj, sprawa jest. Nie hodujecie czasem ostatnio z Kowyjców? Tam u nas na wsi? On patrzy się, ale nie na ciebie. Patrzy się na Śnieżynkę. Dudum. Ej, co on się tak na ciebie gra? Kumpela. Nie wiem. Głupio tak panienkę zapytasz, nie? Ale mamuśka to nie taka biała koteczka? A, taka biała koteczka, co? Nic.
Kiedy teraz wraca, spogląda znowu na ciebie, Alojzy, to widzisz, że twój stary i Śnieżynka mają dokładnie takie same oczy. Dobrze, że mam okulary, bo nie widać mojego trochu. Ale myślę, że jedna z marchewek mi wypada z ręki, co nigdy się nie zdarza. Tato, z kowyjce. No. A mama jest jedyna pod M w telefonie, więc wiesz. Przecież to wyrosnąć musi. Nie wiesz, jak jest cykl wegetacyjny z kowyjca? Ja ci wytłumaczę. Najpierw musimy nawieść odpowiednio ziemię. Alojzy, ja bardzo potrzebuję dostać się do śledziowa w tym momencie. Czy możesz, tacie, podziękować za informację? A to może ja was zawiozę, bo ja szybciej jeżdżę niż młody. A z tyłu widzicie wydrosia, który... A nie! Dasz, zapnij to swoją skórzaną kamizelkę i jedź. My jedziemy z Rito. Rita całkiem też dobrze jeździ. I to w niecenie od tych drant. No dobra. Rodokitka, ścigamy się? Stary Alojzego wsiada za kółko. Jeszcze wiesz, robi ci wrum. Oczepuję. Twoje niedoczekanie. Wrum. Pierwsza. I z drugiej strony ustawia się drugie auto, które podjeżdża po cichu. O nie. Obniża się szyba. Widzicie twarz leniwca. Flash! Mówisz, masz. Cześć. Tym razem... Nie. Jedźmy. Wyprzedziliście mnie. Czekaj, możemy już jechać. Ale więcej z tobą nie przegram. Gazuj, spieszy nam się! Wydroś. Odjeżdżam. I szefie. Również pozostałe dwa auta ruszają. Czy to będzie właśnie wyścig uliczny? Myślę, że wy się nie ścigacie, jakby oni między sobą tak. Nie no, ja poczułam, słuchaj, wyzwanie. Proszę cię bardzo. Masz ruch. Ty masz jakiegoś kierowcę, czy nie? Powiedziałeś tak, czy nie? Ale słucham? Jesteś jakimś kierowcą? Masz jakiś ruch do prowadzenia? Nie, tak wyszło. Więc sprawność. Tak jeszcze spojrzałam, czy coś przypadkiem mi tutaj nie pomoże, ale nie. Zdecydowanie. Że na sprawność. Ciekawe. A więc, sama tego chciałam. Mamy porażkę 4 do 5, przy czym są dwie piątki. O. W porządku. Więc już wiem, co będzie. Nie, ja wiem, co będzie już. Ścigacie się, słuchajcie. Nie, to potrzebujemy innej muzyki, przepraszam. Szybcy wściekli. Proszę. Oni szybcy, ja wściekła. Ścigacie się i w tym momencie, wiesz, do końca idzie walka. Tam raz jeden drugiego wyprzedza, z kolei drugi odrabia straty. W końcu do samego śledziowa trwa ten wyścig. Wy tam z tyłu już macie wszyscy tak, nie? Po tym, jak Rita prowadzi. Natomiast, no niestety, to, że wyścig trwa do końca, oznacza, że Rita też nie wyhamuje odpowiednio wcześnie. I wy przywalicie w barierę. Bariera wygląda tak, technicznie, to wygląda jak wielka ściana po prostu, bo tutaj to jest tak zorganizowane, że jest wielka, przezroczysta ściana, w której są takie komórki wewnątrz, bo ona jest bardzo gruba, które pozwalają na komunikację między istotami tutaj, jakby lądowymi,
z wodnymi istotami z drugiej strony. To pozwala robić interesy, przekazywać sobie przez śluzy rzeczy i tak dalej. W związku z czym przywalisz Rita w to, a tam idzie, wiesz, pęknięcie do góry. Aha, więc patrzę tylko tak, śledzę wzrokiem to pęknięcie i takie... Stary na złote się wierci. Marchew Crasha przegrałem. Idziemy. Będę próbował ratować sytuację. Próbuję wygrzebać skądś taśmę i posklejać pęknięcia. Ty masz pierwszą pomoc i wiesz co mi się podoba. Ja sobie wyobrażam tak, że ty przykleisz taki plasterek z obrazkami jak dla dzieci. Nawet nie mam pierwszej pomocy, ale mam... O cholera jasna. Z dzieciaka ulicy bodajże. O, jak to się nazywał? Ulicznik. Że mogę znaleźć w otoczeniu coś, co mogę wykorzystać w szablonowy sposób. Okej, okay, słuchaj, nie będziemy na to rzucać. Okej. Okay. Po prostu jakby widzicie, jak Giovanni przykleja tam plasterek i to, wiecie, w kolosalnej, masywnej ścianie powstaje duża szczelina. Tam już cieknie woda. Śmieciuch przylepia plasterek i z jakiegoś powodu on przestaje iść do góry. To pęknięcie. Patrzę na Ritę i właśnie dlatego trzymamy go w swojej ekipie. Doceniam! Teraz doceniam! Ja myślałem, że trzymacie mnie dla informacji. Nie, dla rozlicznych twoich talentów, śmieciuch. Nie podsłuchuj, bo kociej mordy dostaniesz. Ale? Cię przy mnie! Ej. Ja nie potrafię wyłączyć uszy, przecież widzę dźwięki. Trafię. Od kotów się... Ale wyobraź sobie śmieciucha z kocią mordą. Mamusi, no, Jakby to wyglądało? To byłaby ujma dla waszego kociego nie wygląda. Krowy by się bały. No, to co tam, młode? Ale dojechać! I tak, śnieżyku do ciebie tak. A mamuśka to ten, zdrowa? Zdrowa, no. Dziękować. Dobrze, bardzo fajnie. O, wraca się jakby nigdy nic. No, to ten, to my jeszcze tutaj z Wydrosiem, moim kumplem, idziemy, zakupy będziemy robić. Zakupy. Pa! Do zobaczenia. Nie, on totalnie nie powiedział pa. On powiedział coś bardzo młodzieżowego. On powiedział naura. Srogo. Do zobaczenia. I zostawiacie go. To, co widzicie po drugiej stronie bariery, to jest pandemonium. Tam widzicie, z punktu, gdzie jesteście, widzicie przynajmniej kilka sytuacji, w których... No i właśnie, to, co widzicie, to, że ryby takie drapieżne, większe, atakują mniejsze ryby, co w ogóle się nie zdarza, wiecie. I te drapieżne ryby, zauważacie, że one pływają zupełnie nago, nie tak jak normalnie cywilizowane ryby w zwierzogrodzie, to znaczy w garniturach i... To jest tylko tak. No, what? Zasłaniam śmieciuchowi oczy. Poproszę o rzut na zmysły śmieciucha i śmieciucha, no. Zobaczcie. Śmieciuch, zdejmij czapkę. 7 z 10, 7, 3 i 6 na 6, a jeżeli chodzi o zmysły, to mam plus 2. Czyli masz pełny sukces. Słuchaj, zauważasz to, że wiesz, w wodzie unoszą się chmury, takie dyfuzyjne chmury płynu o innej barwie. Oczywiście tam, gdzie dochodzi do ataków, ten płyn jest czerwony. Ale zauważasz tu i ówdzie takie plamy niebieskiego płynu. W kolorze zupełnie takim jak skowyjcowy. W takim razie śmieciuch próbuje jakby te łapki szefa trochę przesunąć. Panie, szefu! Co się stało? Co się stało, śmieciuchu? Tam niebieskie jest! Niebieskie jak skowyjce! Bo jesteśmy przy wodzie! Nie, poznam to wszędzie! To jest kolor stryjców! Ja widziałem to nieraz! Gdzie syntezy? I właśnie dlatego mamy cię w swojej grupie, śmieciuch. Bardzo dobrze. Śmieciuch zawsze rozpozna skowyjce, jak je zobaczy. Czy jesteśmy w stanie jakoś
skierować się inside to miejsce? Jakby a, nie no, to one są, wiesz, w wodzie, nie? W toni. Właśnie, nie? Zastanawiam się, jak wrócić do źródła. No to jest nad tonią, widzicie, tam są, wiecie, różne tam molo, pomosty i tak dalej. Tam jest cała infrastruktura miejsca. To tam byśmy skierowali, żeby znaleźć kogoś podejrzanego na przykład. Ale ja to pytań. Tej wilgoci tylko się jeszcze bardziej puszę. Okej. Jeszcze bardziej ogromna. Wyjeżdżacie na górę. Myślę, że teraz jak już się nie ścigacie, to możemy zmienić sobie muzykę. Tak. I wyjeżdżacie na górę. To wygląda tak, że tam jest taki... kombinacja różnych ramp, gdzie jeździ się trochę niewygodnie, ale jednak da się wyjechać na ten górny poziom, gdzie faktycznie tam jest port, tam są różne pomosty i tak dalej. Ale to, co zauważycie na pewno, to, że z tamtej strony, właśnie od tego portu, od tego nabrzeża, odjeżdża ciężarówka. Ciężarówka, która ma charakterystyczną bardzo rzecz, której inaczej byście pewnie nie zwrócili uwagi. Na naczepie, tak jak tam, gdzie są reklamy często, widzicie osobę wyglądającą jak personifikacja zimy. Co przez to rozumiem? Przez to rozumiem, że to jest pokryta szronem jakaś tam osoba, która wokół siebie roztacza mróz. Wygląda jak Elza, nie? Totalnie, to jest Elza. Jakiego gatunku jest to stworzenie? No jak każda Elza, myślę, że jest dziobakiem. Legitnie. Za tym dziobakiem! Krzyczy Trevor. Lecę za dziobakiem. Okej. Okay. Przypomnijcie mi, kto jeszcze Aloyzy ma na koncie utrudnienie i Trevor, nie? Mhm. Okej, okay, tak tylko żebym pamiętał. Więc jedziesz za nim, Rita. On bardzo szybko zjeżdża. Zjeżdża w dół. Bardzo, wiesz, jakby jak na ciężarówkę tych gabarytów. Ciśnie, nie? I widzisz, że on zjeżdża w stronę tundrówki. Mhm. To jest taki zjazd z autostrady, nie? Tak, coś takiego. Dobrze, to czekam, czy się przypadkiem nie wywróci, no bo jednak te zjazdy, te ślimaki są przeważnie bardzo ostre. Więc trzymam się tak bardziej lewej strony, w razie czego. Mhm. I jak tylko zjedziemy już na tundrówkę, to staram się wyprzedzić ciężarówkę. Okej. Okay. Zajechać drogę nawet. Nie? Wiesz, to jest tak, że przejeżdżacie przez tunel i tu było normalnie ciepło, trochę tam szarawo na niebie, a przejeżdżacie przez ten tunel i nagle wokół jest pełno śniegu, w ogóle sople i tak dalej. Wygląda na to, że tu jest bardzo zimno, nie? Od razu zresztą widzisz, jak ci się ta wilgoć z portu zamarza po prostu na szybie. I no właśnie, co robisz? Ja tylko patrzę na te wszystkie wskaźniki, które mi tutaj migają, bo auto jest w opłakanym stanie już. Ja myślę, że tam już w ogóle maska się oderwała. Na pewno masz letnie opony, nie? Na bank. Oczywiście, że tak. Auto sportowe, no to... Więc tak ślizgając się na gdzieś zakrętach, staram się wyprzedzić tą ciężarówkę, tak mówiłam, żeby zajechać jej drogę, albo żeby zmusić kierowcę do tego, żeby zjechał na pobocze, zatrzymał się, etc. Sprawność. Ja się narzucam na sprawność, naprawdę. Ja mam jeszcze mało pytanie. Ta dziobaczka jest na ciężarówce? Na tej plandece, nie? Nadrukowana. A, bo to jest otwarta. A, bo to jest po prostu plandeka. Okej, okay, no dobra. To jest tyle, na tym pudle, nie? A dobrze. Pytanie, jeszcze, czy w tym systemie można jakoś wspomagać? Można. Okej. Okay. Można, a działa razie... to, uwaga. Ej, bo mi wspomaganie wysiadło. Więc... Uwaga, bo to nie jest takie, wiesz, to działa tak, że robisz ten sam test, jeżeli masz sukces, to Rita wtedy rzuca z plus 2, jeżeli masz częściowy sukces, to Rita rzuca z plus 1, ale jeżeli masz porażkę, to Rita rzuca z minusem. Ale bo to jest takie pomaganie, które przeszkadza.
To musi być jakby z tego samego, tak. To musi też być ze sprawności, tak? Tak, tak, a ty masz minus 2. Ale pomóż mi, dawaj, pokaż, dlaczego jesteś... Śmieciu, jak jedziesz, jak jedziesz, depnij trochę. Nie mam, to znaczy nie, nie. Śmieciów chciałby skonstruować z tej butelki i starych jajek, który zebrał ze sobą, turbo nitroglicerynę i wystawić przez okno, żeby w trakcie driftu wspomóc kierowanie i może trochę przyspieszyć. Marchewa, przygotuj się do zrzutu. To jest bardzo abstrakcyjne. Jak chcesz to zrobić? No jak to? Pakuję stare jajka do butelki, dolewam tam jakiegoś alkoholu, nie wiem, mocno telepię, może dodaję coś gazowanego, co na pewno się znajduje w samochodzie. No i ewentualnie mocuję tutaj jakieś turbo. Moim zdaniem to jest test rozumu. Mi się też tak wydaje. W ogóle tak chciałem powiedzieć, moi drodzy, nie przejmujcie się, Fruszka jest ze Szczecina, nie? Spokojnie. Spoko, Polsko. Rozumiałam, czemu ze Szczecina coś ma zmienić? No bo tam robią rzeczy z zgniłych jajek i gazowanych... A, okej, okay, rozumiem. Ej, na śmietniku robią rzeczy z zgniłych jajek. Okej, okay. Na dziesiątkach 6, 5, 3. I mam jeszcze plus 2 z rozumu. Czyli masz 5, czyli masz porażkę. Słuchaj. Ale to nie moim rzutem. Znaczy nie, to niezależnie, bo ona się nie pomaga teraz. Pomaganie jest no na ten sam rzut. To może sobie rzucę. Ty sobie rzuć, tak jak najbardziej. A w międzyczasie Giovanni zrobił to. Zrobił... Śmierdzącego coś zrobił w każdym razie. I jeszcze mi to pewnie wybuchło w twarz. Tak sądzę. No co tam, Iwona? No więc ja mam kość działania 5 i 5, 4, więc mam. Rozumiem, że jak jest równo, to też jest sukces, nie. Więc nie? Wyżej nie. Musi być. No, musi być wyżej. W takim razie skoro jest 4, 5 to będzie częściowy. Okej. Okay. Więc słuchaj, to nie będzie tak, że mu zajedziesz drogę i go wyłączysz, ale też nie pozwolisz mu uciec. W związku z czym, wiesz, trzymasz się z nim. Obstawiam, po prostu, że nie ucieknie. Mhm. Słuchaj... Chciał wyskoczyć na tamte auto. Nice. Dobra. Okej, to w takim razie jak widzę, że ty chcesz skoczyć na auto, to ja tak podjeżdżam, żeby było jak najwygodniej. Na przykład nawet... Otwieram okno i... No to sprawność, no musimy to rzucić. Spoko. Mam najwyżej sprawność. Pamiętaj, że masz udolnienie. Tak! God damn it! Zaraz zobaczymy. Na razie jest okej, okay. Jest super po prostu. Oj. No pokaż te królicze ruchy. Specjalista... Ponury! Ponury! To wszystko twoja wina! No cóż... Wiesz co? Domyślam się, że ja od razu zrobiłem tak, że wyskakując... Przypominam ci o opcji na emocjach. Nieważne. To może być ciekawe. Wyskakując od razu, włączyłem tak, żeby się szyby zamykały, żebyście w razie co nic tam nie dostali i wyskakując, obok mi się przyskrzynił. Mój piękny omyczek. W takim razie... Ja tak jadę na tym! Myślę, że Trevor rzuca się do tego, żeby ci tę szybę otworzyć. No to wypadam zupełnie. I cię wciągnąć na przykład. Chyba spróbuję to zrobić. Generalnie... Przejść na przednie siedzenie. Tak, jakby to jakby się dzieje, myślę. Więc łapię cię tak. Otwieram tę szybę, łapię cię szybko, zanim upadniesz na ziemię. Słodka kipka. Wciągam. Ja was bardzo, bardzo proszę. To jest nasza jedyna szansa. Bez tego nasz biznes upadnie, a ja w was wszystkich bardzo, bardzo wierzę. Marchewa, miałeś jedno zadanie. Chciałabym uruchomić w tym momencie ruch z mojego archetypu. Ci ludzie to moja rodzina. Mhm. Staram się dowodzić jakby tą rodziny. Inspiracyjną... No, podobno rodziny się nie wybiera, ta została wybrana i jakby też nie działa. Dowodząc moimi członkami grupy, w sytuacji, która bezpośrednio im zagraża, jest to taka sytuacja, Brachewa to pokazał.
Chciałabym rzucić plus psychika, tu jest tak napisane, pewnie na psychikę po prostu. Plus psychika, jeżeli... to znaczy, że 2D, 2, znaczy swój rzut i dodajesz psychikę. Dobra. No i zobaczymy, co się dzieje. Jeżeli się uda, no to dodaję modyfikator do sumy działania. Prawdopodobnie graczy, tak, bo tutaj do wszystkich rzutów dla sojuszników. Więc ja teraz wykonam rzut. Klikając w makro. I teraz ta... Słuchaj, to jest dosyć przerażające, bo w kontekście tego, że ty jesteś kłoką i mówisz, tak? Że Aloyzy to twoja rodzina, a on właśnie wypada. Ojej, mi się te flashbacki uchamiają, ja lecę na łeb, żeby go złapać, Aloyzy, Aloyzy, nie zostawiaj mnie! Mam 4, 4 i 4. A jaką masz psychikę? Plus jeden na szczęście. Masz plus jeden, czyli to jest sukces na aferze. Tak. Więc słuchaj, tego złapiesz, a ten szczęśliwy zbieg okoliczności jest taki, że ciężarówka zjeżdża w waszym kierunku tak, żeby trąca trochę samochód Rity, co sprawia, że zarzucając Rita grawitacyjnie po prostu sprawi, że Aloyzy wleci do środka. Palpituje mi serce, po prostu ja już widziałem, jak marchewa traci życie po prostu przez ten rzut samym sobą. Ja myślę, że mi tak ta moja stópka tak lata, tak bardzo szybko. Ciężarówka zjeżdża, a kierowca wybiega w stronę budynku, który jest zaraz przy... takiego pierwszego budynku od tej jezdni. Aloyzy, ty poznajesz kierowcę. To jest Wali. A ten jeden... Wychodzę zatem, poprawiając się, skiwając głową mojemu szefowi. Przecież nie powiem przepraszam, jestem profesjonalistą. Wali, i dziękuję, też nie powiem. Mechanicznie jeszcze tylko dam znać, że mój spokój, jak widać, i zdolności przywódcze, desperacja, pomagają wam. I zyskujecie plus jeden do wszystkich rzutów podczas danej sytuacji, ale przeciwnicy zyskują plus jeden do stopnia trudności rzutów przeciwko nim. Jeżeli przeciwnicy to postacie graczy, czyli to się nie aplikuje i podnoszę swój szacunek o 2, mam 0 szacunku, czyli go w ogóle zdobywam, nice! No to tak wyglądają jednostrzały w Omercie. To ma znaczenie przy dłuższych opowieściach. Cicho, kot, ty nie grasz. I dobra, słuchajcie, kierowca wbiega do środka. I wy co robicie? Waldi? Nie zatrzymuje się. Waldi? To był Waldi. To był Waldi. Ja też pobiegnę do tego budynku. Nie do Waldiego. I biegnę za Aloyzem, czyli do tego budynku. Odbiera telefon. Nie mam czasu, bo uciekam teraz. Uciekasz przede mną. A, no to... pomyłka. Ja robię te swoje królicze długie susy. A ja robię swoje lisie długie susy. Ja przyspieszam już tak instynktownie. Wolisy. Okej, pozostali? Tak samo dołączacie do szuka? Tak, ale ja dostoję. Tak. Bez jakiegoś pośpiechu. A co z tą ciężarówką, w której były skowejce? Znaczy, ty nie wiesz, czy tam były skowejce. Nie wiesz, co tam było. Chciałbym... Próbuj zajrzeć do środka. Słuchaj, są tam beczki. Takie metalowe. Widzisz, że większość z nich jest poprzewracana i pusta, ale widzisz też ślady niebieskiego płynu na nich. Pusta? Puste, ale tam są ślady po tym płynie, nie? Aż ty skurwysyny. Dobra, w takim razie odpalam komórę i próbuję zadzwonić do szefa, jak tam jeszcze biegną. Szefie, telefon ci dzwoni. Tak! Słucham! Halo, halo! Szefie! Skowejców nie ma, ale tutaj są ślady po skowejcach. Poznam wszędzie. Świetnie, gonimy właśnie tego Waldka. Dołącz proszę do nas, tylko nie bierz hulajnogi. No kończyć! Muszę kończyć, bo łapiemy trop! Pa! Pa! W takim razie próbuję sobie zmontować rolki na poczytkaniu. Okej, okay. Przejdźmy nad tym. W każdym razie, że sposobem technicznym, zaraz powiesz jakim, dogonisz ekipę. Ekipę, która wpadnie za mężczyzną do tego budynku.
i wewnątrz jest duża sala. Jakby cały ten budynek jest jedną salą wewnątrz. Tak jakby to była sala weselna, tego typu, nie? I wpadacie, a tam jest wokół, widzicie duże zwierzęta pod ścianami. Białe niedźwiedzie, żubry, jakieś konie, krowa. I one są ubrane bardzo, bardzo elegancko. A po obu stronach, a na końcu, na wprost, widzicie jedną postać, przed którą one tam, ewidentnie na takim honorowym miejscu, nie? Trevor, jak opiszesz tę postać? To twoja matka, więc przecież musisz wiedzieć, jak wygląda. Oczywiście. Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy rzuciła mną w mojego przybranego ojca, bojąc się, że zje ją razem ze mną, więc wybrała porzucenie mnie, swojego nowonarodzonego dziecka. Na szczęście mój ojciec, niedźwiedź polarny, postanowił mnie wychować jak swojego syna. Ale nie o tym jest ta historia. Moja matka zawsze źle jej z oczu patrzyło, chociaż jak się na nią spoglądało, to miało się wrażenie, że to jest bardzo dobra, poczciwa kółoka, uśmiechnięta, ciepła, z takimi pyzatymi policzkami, trochę pociągnięte oczko jakimś fioletowym mazidłem, żeby tutaj być piękną i powabną. Zawsze dobra figura, to trzeba jej było przyznać. Pierścionki na palcach, brzęczące bransoletki, może dlatego tak zrobiła tego niedźwiedzia. Pamiętam, jak one brzęczały, kiedy ona wypuszczała mnie ze swoich rąk i głos tego brzęczenia pozostał mi w głowie do teraz. Może nawet słyszę je w tym momencie, kiedy ona podnosi rękę i cały flashback się po prostu uruchamia. Niewielka, może już ze śladami dojrzałości na pyszczku, ubrana na fioletowo. Jest to kolor, którego nienawidzę najbardziej. Ale uśmiecha się do ciebie najbardziej promiennym uśmiechem. Ja wiem, że to nie jest prawdziwy Trevor. Uśmiech. Tyle cię szukałam. Idzie w twoim kierunku. Zdjąć? Nie, jeszcze nie. Witaj, mamo. Tam wiesz, kopelat. Te wielkie zwierzęta ukłaniają się. Jeden jak w ogóle tam się ukłonił też. No i ona idzie w twoim kierunku. Trevorku. Widzicie, że Trevor sztywnieje, nie? W sensie to jest ten moment, kiedy on... No totalnie to... problem. Wszystko dla ciebie. Tak się cieszę, że jesteś, szukałam cię. Trevor nam kiedykolwiek powiedział o zaistniałej sytuacji z jego matką? Jest kłopą, więc jakby... Myślę, że dawał hinty, ale nikt nie opowiedział wam tej historii w całości. Może gdzieś tam po pijaku się rozpłakał raz czy dwa, że jego mama go zostawiła, ale nigdy nie opowiedział, że rzuciła go w paszczę niedźwiedzia polarnego. Więc może się tego spodziewaliście, ale na pewno reakcja Trevora jest bardzo plastyczna do tego, co opowiadał wcześniej. Może nawet jakoś sobie z tego żartował, a teraz faktycznie widać, że jest zastygły, szklą mu się oczy i kompletnie nie wie, co zrobić. Przecież ja tak długo cię szukałam. Chciałam się mścić, zresztą dalej chcę, na niedźwiedziach i na wszystkich drapieżnikach. A ty wreszcie Mamo? Jesteś. I on idzie w twoim kierunku, ewidentnie zdradzając, że chce cię objąć. Nie podchodź. Jak to nie podchodź? Co to za zbiegowisko? Co tu się dzieje? A to moi ludzie. No. Ludzie od czego? No, do interesów. Mamo, ja też prowadzę interesy i nie słyszałem, żebyś kiedykolwiek szukała mnie. Mamusia robi biznesik, kochanie, ale możesz, zresztą ja ci pokażę, że mamusia już poczyniła duże działania, żeby zemścić się za to, że zabrał cię ten niedźwiedź. No chodź. Tak nie. On się odsuwa wręcz tak w panice, jakby widzicie, że jest kompletnie rozdrgany. Proszę zostawić szefa. Och, szefa, mój mały chłopiec. Jestem już dorosły, mamo.
Jest dorosły. Jesteś dorosły, no widzę, no mój puciu, puciu. Szefie, jakiś pozew? Proszę spoważnieć. Jestem Skoro kuku. Robi pani interesy, to niech pani się zachowuje. Jestem kłoką. Widać. Dziękuję. Jeżeli ci na mnie zależy, to na pewno odpowiesz mi na jedno pytanie teraz. Ależ oczywiście, kochani. Czy wiesz cokolwiek o skowyjcach? Ależ oczywiście, kochanie. W takim razie co? No, co chcesz wiedzieć? Akurat ostatnio kupuję dużo skowyjców. Czy... Zaraz. To ty jesteś panią Zimą? Widzicie, że cały ten świat przelatuje mu przed oczami. Tam jest cały jakiś flashback i po prostu z tego lotu odpalam się całe życie, cały film, nie? Treworku, no przecież nie mogłam powiedzieć, że szefowa liczącej się silnej grupy ma na imię Marlenka. Dlaczego? To znaczy, nie dlaczego masz na imię Marlenka, to wiem, ale dlaczego... Po co ci skowyjce? Oczywiście do zemsty, za to, że niedźwiedź cię porwał. Ale on mnie nie porwał, ty mnie porzuciłaś, rzuciłaś mnie w jego paszczę! On mnie wychował jak własnego syna! Ale jesteśmy kółkami. Tak! Nie rozumiesz tego, że to, że rzuciłam cię w paszczę niedźwiedzia, to jest wyraz mojej największej miłości do ciebie? Jakiej miłości, mamo, czy ty siebie słyszysz? No tak. Kółkami. Jak jedno chcesz... słowo, czefie. Poprawia te bransoletki na przegubach, które dzwonią. Przestań! Nie dzwoń! Proszę! Szefie, może jednak? Nie. Wokół, żeby tak jeszcze doprecyzować, wiecie, jakby w tej sali jest bardzo dużo tych dużych zwierząt, nie? Wszędzie jest dużo dużych zwierząt, no nie strasz. Bo się wiadomo co. Jak chcesz się na nim zemścić? Po co ci te skowyjce? Treforku, no pojedziesz z mamusią, ja ci wszystko pokażę. Nigdzie z tobą nie pojadę. No, to ci nie pokażę. No i już dobrze, że jesteś. Zjesz coś? Nie, masz natychmiast przestać to, co robisz w tej chwili. Co robię w tej chwili? Mój ojciec jest dobrym niedźwiedziem i nie zasługuje na żadną zemstę. Twój ojciec ma na imię Kłokumił i siedzi w domu, Nie, pracuje. Mój ojciec ma na imię Siergiej Aleksiej. To jest mój prawdziwy ojciec, który się mną zaopiekował i mnie wychował, rozumiesz to? I wiesz, teraz jak to mówisz, to masz taki potok obrazów w głowie. Tak, widzę to wszystko. Wielki niedźwiedź polarny ci buja na nodze, gdzieś tam uczy cię jeździć na rowerku bez dodatkowych kółek. Ja się wypierdalam na tym rowerku. 300 razy, po prostu za małe rączki. On ci daje pluszaka, którego ty odruchowo rzucasz w niego tym pluszakiem, bo to twoja natura. Tak. Masz taki, wiesz, potok tych obrazów, nie? Siergiej? Tak. Nigdy nie związałabym się z kimś, kto się tak nazywa. A ja nigdy nie rzuciłbym własnego dziecka w paszczę kogokolwiek. Myślałem, że szanie z handoutem. O nie! Jest. Ale z atakuje kod jakiś. Walka się rozpoczęła. Ależ, syneczku, przecież to nie jest świadoma decyzja żadnej kłoki. Ale świadomą decyzją może być to, że przestaniesz cokolwiek teraz robisz. Mamo, ja potrzebuję tych skowyjców do pracy. No. Ja ci dam. Wszystko dostaniesz, kochanie. Ale nie tak. Czy ty nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Potrzebuję ich teraz w formie takiej, w jakiej są. Surowej. No, ale śmieciuch, gdzie jest śmieciuch w ogóle? Śmieciuch! Krzyczysz, wołam. W czasie śmieciuch próbuje, z racji tego, że jesteśmy w mrozie, okolicy rolki nie przejdą, ale przemyślałam to. Śmieciuch spróbuje sobie ogarnąć, deskę snowboardową. I wykorzystując gaśnicę z tira, będzie próbował przez
przelecieć praktycznie po tym lodzie w kierunku reszty ekipy, odpalając powiedzmy tym, boże, nie śrubokręt, tylko Jezu, to... Gaśnicą, no ja wiem, o co chodzi. Nie, bo są takie... W każdym razie odgrywa tą butelkę i próbuje... Bardzo mnie korci, żeby rzucić, czy trafisz do drzwi, ale nie róbmy tego. W każdym razie widzicie, jak wpada w tym momencie właśnie śmieciuch, jak został wywołany. Wpada do środka na dużej prędkości w ten sposób, że jeszcze jak wjeżdża, to trochę pod kątem wjechał, czyli przez te drzwi. On gdzieś jedzie kawałek po ścianie tym snowboardem, co zostałoby wysoko... zostałoby. Tam te niedźwiedzie w garniturach podnoszą karteczki, wszyscy dziesiątki, nie? Za styl. I w tym momencie on opada. On musi je przerafinować i zrobić z tego to, co trzeba. To jest teraz moje życie, mamo, a nie jakieś zemsty na kimkolwiek. No ale... Ale przecież to już jest... I pokazuje na azymut w kierunku, gdzie jest zalew. To już jest w wodzie. Teraz już tylko druga faza zemsty. Druga faza? O czym ty mówisz? Teraz musimy tylko rozwalić tą zaporę. Nie! Nie zrobisz tego! Dlaczego? Bo jestem twoim synem i cię o to proszę! Charyzma. Dobrze. Okej. No to rzucam. Ja zobaczyłam na czacie, że nie wykorzystałam tego utrudnienia tam wtedy. O. Więc to jest ten moment, kiedy ja teraz wykorzystam. Okej. Po prostu. Finał, czyli to dobry moment. Tak, rzucę dwa razy, tak? Ma i wybieram pomysł. Gorszy. Tak jest. Okej. Raz, dwa. O kurwa. Porażka? Tak, wiesz co, poczekaj, bo jest 9-4 i mam jedynkę. Uh-huh. I 10-4 i mam piątkę. No i nie wiem, które jest gorsze. Nieważne. Okej, okay, ale ja mam charyzmę plus 3. To dalej są, czwórka jest, a tu masz jedynkę, tak? Tak. To dalej jest wyrównanie, czyli okay. W plecy. Okej, dobra. Okej, więc wiesz co, ja wyobrażam sobie to tak, że ty to mówisz i widzisz pewne, wiesz, ten uśmiech, no kłokowy, ty masz to w genach, nie? Ona mówi tak, och, jesteś moim synem, no oczywiście, że tak. I kładzie ci łapki na ramionach. No przecież to naturalne, że musisz, że możesz mnie prosić o co chcesz, synku. I w tym momencie rzuca tobą w kierunku jednego z niedźwiedzi polarnych. Jezus! Czy mogę próbować złapać szefa? Jeszcze raz? Stałam tuż obok, no mogę próbować mojego szefa złapać? Możesz, to będzie test sprawności z poziomem trudności podniesionym o 2. Ja ją chcę odkopnąć. Ej, czy aplikuje się cały czas to moje jesteśmy rodziną, czy nie? Możemy uznać, że tak. Dobrze. Czyli zdejmij po prostu, rzuć bez tego poziomu trudności zwiększonego. Ale że ja mam dzisiaj rzuty. 4 do 7, przy czym 2 siódemeczki, nie? Okej. Okay. Słuchaj. Złapać szefa, więc to będzie... Okej, czy to jest porażka z tą, z aferą? No nie spodziewałem się tylu afer. No. Słuchaj, masz mnie od tego. Afera jest taka, że ten niedźwiedź, do którego ona rzuciła Trevora, ma na sobie coś a la kaganiec. Widocznie to jest jakiś agresywny albo zdziczały egzemplarz. I w każdym razie widzicie teraz, że on nie ma na sobie garnituru tak jak inne, tylko właśnie jest podarty ten garnitur na nim i on rusza w stronę Trevora tak, żeby go po prostu pochwycić w paszczę, ale nie ma, komplikacja jest taka, że właśnie, że ma ten kaganiec, więc uderza w ciebie Trevor i proszę cię, żebyś rzucił sobie rzut no. Rozbijany. Dobra, co to znaczy? Rzuć sobie na sprawność po prostu, a ja ci zaraz powiem. Dobra.
Szkoda, że sprawności mam minus 1 i to jest afera z pechem. To jest 7, 7 na dziesiątkach i 3, czyli 2, czyli bardzo się nie udaje. Okej, przypominam, że masz emocje jak coś, nie? Mam emocje, to prawda. I to znaczy, że mogę przeforsować. Tak. Dodając sobie 2 punkty stresu. Dobrze, pamiętam, tak? Mhm. Dobra. To forsuję w takim razie, dodając 2 punkty stresu. Mam już 4, dlatego że obcuję ze swoją obsesją i się zestresowałem już wcześniej, że matka mną rzuciła. Nie, to jest też afera, tylko że 1 wypadł, czyli mam 0 na rzucie. Aha, czyli porażka dalej. Słuchaj, to w takim razie no po prostu obrywasz potężnie tym łbem w kagańcu. To jest naprawdę mocny cios i rzucimy sobie na knockout. Rzuć jeszcze raz proszę na na sprawność. Czy on go będzie nokautował teraz, tak? Dobrze rozumiem? Tak, on już oberwał, tylko zobaczymy jak bardzo. Jest to porażka. Porażka? Słuchaj. Tego nie możesz forsować rzutu. To jest jeden z tych rzutów, które się nie są forsowalne. Więc widzicie jak po prostu Trevor zostaje odbity tym pyskiem w kagańcu i odlatuje. Nie to byłoby najgorsze. Najgorsze jest to, że on głową uderza o taką kolumnę, która tam jest i jest totalnie znokautowany. Zapisz sobie proszę ranę na poziomie 2. Działa to tak, że teraz przy każdym rzucie, znaczy jak odzyskasz przytomność najpierw, ale jak przy każdym rzucie, dopóki masz tą ranę, jak wypadnie ci na kości 2 albo 1, niezależnie od wysokości atrybutu, to jest porażka. Na kości działania. Okej, widzicie, to co robicie? Ja się SMS do Wydrosia. Potrzebujemy wsparcia i podaję mu, klikam mu na współrzędne. Mhm. Ja idę sprawdzić, podbiegam sprawdzić co z szefem, krzycząc, że pójdziemy w skarpetach. Mhm, ale wiesz, no jakby, co chcesz zrobić, bo tutaj macie bardzo dużo wielkich zwierząt. Nie wiem, ale tak ewidentnie, wiesz, jak ona rzuciła Trevorem, to dało sygnał do ataku. Zabrać szefa i spadać. Ja nie jestem, że tak powiem, od umiejętności bojowych. Kto ma najniższą sprawność? Mogę zasypać papierem. Z przytomnych? Jeszcze raz? Kto z przytomnych ma najniższą sprawność? Ja mam minus 2. No to dawaj na sprawność. No ja mam 1. Ja? Śmieciuk, no. A ja tak się zastanawiałam. 8, 8 i 5 i minus 2. Jezu, nie przeżyjemy tego. Jest to prawdziwa zootopia. Mhm, słuchajcie, jakby... Mogę przeforsować? Możesz, to możesz. Okej, okay. Przerzucam? Dopisz najpierw 2 punkty stresu i teraz tak. Czy w tym momencie, w którym ja otrzymuję stres, albo muszę coś zażyć i zgaduję, że w tym momencie już nic nie dam, albo dodaję sobie plus 2 do stresu, czyli mam 4 chyba. Tak, mam 4 stresu. Mhm. Co się dzieje? No, najpierw powiedz mi, jak ten, przerzucasz, nie? Przerzucam. No. Jaki jest wynik? 2, 3, 2, minus 2. No to jest porażka, w związku z czym po prostu depczą wam po piętach, a komplikacja jest taka, wiecie, jakby nie uciekacie. Trevor jest, pomimo że to tylko kłoka, to w porównaniu do waszych gabarytów jest dosyć ciężki. A komplikacja jest taka, że ten niedźwiedź, który miał na sobie, który uderzył Trevora, gdzieś przy okazji tego uderzenia naruszył ten kaganiec i on go zrzuca. I po drodze jeszcze wali łapą jakiegoś innego wilka, który tam jest. Natomiast jest uwolniony i słyszycie jak warczy, ryczy i puszcza się za wami w pogoń. Czy on stanowi największe zagrożenie? I co stało się z starą kłoką? Stara kłoka w otoczeniu dwóch wilków wychodzi tylnymi drzwiami z tej sali. Natomiast pozostałe zwierzęta wydają się być mniejsze, wiesz, one dalej są groźne, ale no, są mniejszym zagrożeniem niż ten dzikus, bo dzikie zwierzę to dzikie zwierzę. Okej. Okay. Wiemy, jak bardzo wilki reagują na swoje wycie. No,
nie wiem, wiecie? Przecież wiemy. Zawsze się śmiejemy. Hmm? Au! I ono za chwilę, najpierw słyszysz takie, no weź bo się udzieli, i po chwili wiesz, jakby jeden po drugim zaczynają przyłączać się do tego skowytu, nie? Mhm. Niedźwiedź się nie przyłącza. No, wiadomo. Ale zawsze część wyłączona. Ja jestem dobrym żołnierzem, ja skoczę na tego niedźwiedzia. Nie mogę pozwolić, żeby dobił Trevora. W porządku. Znaczy Trevora to ma, kto go niesie w ogóle? A ja go... Okej, więc Trevor, ty w ogóle jak jeżeli śnisz, to śnisz o zapadaniu się w puch, nie? Tam wszędzie są moje matki. Widzicie, jakie takie... Fioletowe futro! Lecę! Taką cienką sylwetkę. No Rita, to jest, będzie test, no, bijatyki. Proszę, trzymam kciuki. Ja zaś, korzystając z zamieszania, idę za kłoką. Bijatyka to jest sprawność. Jest dobrze. Proszę Państwa, jest dobrze. 6 do 5 i 4, czyli mamy pełny sukces. Pełny sukces, świetnie. Słuchaj, zwyciężasz tę walkę, nokautujesz przeciwnika, zadając mu ranę o poziomie takim jak twoja sprawność. Jaką masz? Powiedz mi jeszcze, ile wyrzuciłaś na kości? 4 plus 2 sprawności, mamy 6. A jaki masz poziom stresu? 0. Okej. Nie ma pytań, bo gdybyś miała, wiesz, wyższy niż ten wynik, to byś go po prostu tam okładała, nie? Ale i tak, powiedz co się dzieje, ty go zakotujesz, tego wiesz, dzikiego niedźwiedzia. Ja myślę, że złapię go tak szponami tutaj i go tak obrócę. Że tak jak biegł z tego całego rozpędu, wykorzystam jego masę i cały ten rozpęd po prostu go skieruje, bo ja bym normalnie go nie sama tak nie odrzuciła daleko, ale po to się właśnie uczy różnych sztuk walki, żeby właśnie je potem wykorzystać w praktyce, więc myślę, że go tak odrzucę i po tym lodzie on tak jak bezwładna laleczka po się prześlizgnie, obracając kilka razy. I możliwe, że uderzy o jedną z, tak jak przedtem Trevor, to on też uderzy po prostu łbem i zamknie oczy. Mhm. W porządku. Co pozostaje robić? Alojzy jakby słyszę, że idzie za kłoką. Pozostali? Tu jest pełno tych bestii, nie? Nie, no my to się wynosimy z nieprzytomnym, ja się wynoszę z nieprzytomnym szefem. Próbuję dowlec do auta. Pytanie, gdzie my biegniemy? No do samochodu, jak zrozumiałem. Ale tak, do auta. Gdzie, w jakiej przestrzeni? Wybiegacie z tej sali, przed nią jest wasz samochód. To jest taka sala, która jest taką salą, która wygląda jak sala weselna, tylko faktycznie jest skute lodem tu wszystko, nie? Okej, zastanawiam się, czy jeżeli chodzi o tą salę, są jakieś fragmenty, które byłbym w stanie naruszyć. No te kolumny. Okej, w takim razie chciałabym wskazać Alojzemu. Alojzy, te kolumny, jak je zawalisz, to nie tapną. Tego nie ma już. Alojzy pobiegł za kłoką. Ale jeżeli ogólnie krzyczysz coś, że... Nie wiem, krzyczysz czy nie. Ale... No i ja mogę być... Ja po tym, jak znokautowałam niedźwiedzia, to zeskoczyłam także na cztery łapy, z jedną tak wysuniętą, nie? Tylną. Jeżeli rzucasz coś o kolumnach, no to ja spoglądam na tego snowboarda, który tam leżał, bo przecież tam został porzucony. I wpadam na świetny pomysł, że można nim po prostu podciąć te kolumny, jeżeli faktycznie chcemy zrobić aż takie zamieszanie. Z czego jest ten snowboard? Tam jest przy okazji gaśnica, która jest dużo solidniejsza. Ten snowboard jest ze wszystkiego. Niech będzie. Pasek klinowy. Ale nie z mojego samochodu, nie?
Ej! Brałem, co było. To może tak zamachnę tym, tą gaśnicą. I wyrzucę w odpowiednim momencie. Nawet jedna wystarczy, gdzieś tam naruszymy i ona będzie pękać. Rzucaj ma być filmowo, no, w rule of cool. Jest filmowo już, nie? Różka wystawiona była. A, to przepraszam. To w międzyczasie, ty wiesz, uderzasz tą kolumnę, zaraz podasz wynik. Alojzy, ty wymykasz się faktycznie, bo... No bo cóż, bo króliki się lekceważy, nie? Więc ty między tymi wielkimi zwierzętami wymykasz się za tą starszą kłoką, która z tyłu tego budynku wsiada do limuzyny jako pasażerka. Jeden z tych wilków otworzył jej drzwi. Ona wsiada i zapala się silnik. Znaczy, w sensie uruchamia. I wsiadam znowu. Co robisz? Wskakuję na to auto. Na dach. Tak. Okej, okay, to zrobimy bez rzutu. Po czym chcę wybić szybę jednym kopniakiem i usiąść, wsiąść i tylko usiąść koło niej. To myślę, bez żadnych. Że... Sprawność? Czy rzucać? Czy... Nie. To o co chodzi? Zrób coś z tym. A wiesz, no, naprzeciwko niej siedzi jeden z wilków, nie? Słyszysz gardłowy warkot. Powiejemy sobie, co? Au! Ej, no weź, to nie mogę. Dobrze, a teraz my sobie porozmawiamy. Pani tutaj prowadzi interesy. Nie podoba mi się to, w jaki sposób pani to robi, więc załatwimy to w inny sposób. Albo pani przestanie, albo ja nie przestanę. No, ona patrzy na siebie. I ja bym chciała skorzystać z mojego ruchu, że ja mam haka. Co sprawia, że mogę sobie rzucić na już momencik na psychikę, której mam 2. A inna moja cecha mówi mi, że skoro że mogę rzucić sobie na dodatkowy 1 mam z tego, że jestem profesjonalistą, czyli mam 3 i mam nadzieję, że się uda tym razem. Trzymam kciuki. Nie. Niestety. Ale forsuję to. Dodaję sobie stres. 2, tak? Tak. Wiesz co? To jest tak, to jest częściowy stres. Częściowy sukces. To jest całkowity stres. Bo w takim razie mam 4, co jest wyższe od 3. Nie da się ukryć. Więc masz częściowy. No i co mój swój ruch? Będzie komplikacją? Przeczytaj ruch. Dobrze. A ty użyłaś już utrudnienia? Pytanie z czatu? Tak, już wcześniej. No z tym okienkiem, nie? A, tak przecież. A przecież. Znajdujesz lub preparujesz haka na delikwenta, ale to rodzi w nim pragnienie odegrania się na tobie tak szybko, jak to tylko możliwe. Ja obniżam sobie relację plus 1. No to byłaby piękny początek kampanii z Nemezis, starą kłoką. Nie sądzę, że kiedyś w życiu to powiem. Okej, okay. Jakiego masz haka? Spoglądam na nią, uśmiecham się kąciskiem ust. Pan Robert Gryzowicz. Pytał o panią. Naprawdę? Kiechu! A masz jakiś numer telefonu młodzieńcze? Jestem wielką fanką. Mam autograf tu i tam, ale jest niezadowolony z pani działań. To niemożliwe. Ja doskonale wiem, że dostarcza pani mu złe składniki. A jak on się dowie, to wszyscy się dowiedzą. Ja nie dostarczam nic panu Robertowi. Jak mogłabym panu Robertowi, takiemu wybitnemu człowiekowi? Ja jestem profesjonalistą i mi każdy ufa, każdy mi wierzy. Więc jeżeli ja to powiem, to będzie pani dostarczała fałszywe i złe składniki. Sorry. Moje koty... Ja myślę, że to wtedy kieliszek szampana spadł. Tak.
kieliszek, który nazywa się Mika uciekająca przed Glockim. Na przecie zemdlał. Damy zwierzę ogród, koty musiały. Wiesz, ona ścisnęła kieliszek w łapce i on pękł po prostu. No i pękł jej w ręku. Nie. Słyszała pani. Nie może tak być. Gruszkowski? Oczywiście, Gruszkowska ośmiornica. Ona trzęsie całym zwierzogrotem. A o Pogorzelskich? Z Gruszkowa? To mit. Nie istnieją. To tylko taka miejska legenda. Alojzy, 62 Pogorzelski, kłania się. I to z oryginalnej 70. Z oryginalnej 70. Pierwszej. I słuchajcie, ja myślę, że to jest idealny moment, żeby tutaj po prostu spuścić kurtynę, bo ja nie wiem, co jeszcze, ja nie wiem, co mocniejszego mogłoby się w tej scenie wydarzyć. A mój rzut teatralny? Poczekaj, ja mówię o tej rzucie. O tym rzucie. O tej scenie. O tej scenie, a w międzyczasie... Ja jeszcze biorę sobie od niej też łyczkę. A w międzyczasie Rita właśnie, jak było? Mam sukces na aferze, słuchaj. Sukces na aferze. Dokładnie. Ja to widzę tak, że ja rzucam tą, wywijam takie kółeczka cały czas tą gaśnicą. Wywijam do tego momentu, aż w końcu ją wypuszczam. Ona uderza w kolumnę. Ta kolumna zaczyna powoli pękać. Ja wskakuję na resztki tej deski snowboardowej z rozpędu. Krzyczę, śmieciu! Łap! Się mnie, w sensie w domyśle. Zgarniam śmieciucha tak po prostu za grzbiet i wyjeżdżamy z tej sali dokładnie w momencie, kiedy ona się zawala. Poczekaj, bo jeszcze ja chciałem powiedzieć, jaka jest komplikacja z afery. Jaka komplikacja? Afera jest taka, że ten budynek, kiedy był budowany, to akurat w Urzędzie Inspekcji Budowlanej pracował niejaki Flash. I architekt, który zanosił projekty, nie miał cierpliwości, żeby czekać, dlatego to było zrobione na lewo za łapówkę, w związku z czym ten budynek jest po prostu źle zbudowany i no i dlatego wali się po prostu jak domek z kart, grzebiąc pod sobą te wielkie drapieżne zwierzęta. A my wyjeżdżamy na trefnej desce snowboardowej. Widzę to, jak drzwi auta. Jak śmieci. Rita, zaczekaj! Musimy dojść do tira! Zaczekaj! Wiem, jak uratować szefa! I śmieciu chciałby się udać do tych resztek kowyjców, które są prawdopodobnie jeszcze w beczkach. To wrzucam później się na przyczepę. W takim razie śmieciu tam naciera jakby łapkę tą resztką z kowyjców i biegnie do szefa, ponieważ wie, że jeżeli mu wetrze trochę tego w dęby, to prawdopodobnie szefu się obudzi. Tak. Ale to już w samochodzie. No tak. Minus jest taki, że szefu prawdopodobnie dostanie ataku szału. Znaczy... Będzie rzucał. Och. Słuchaj, budzisz się, Trevor. Widzisz nad sobą śmieciucha. To nie jest ten widok. Mama! Się... Mama! A nie, chwila. Zaraz. To śmieciuch, szefie. Szefie! Szefie, wstawaj! Trzeba uciekać! Ale to my nie lecimy! Ja to tak teatralnie plaszczę. Jedziemy. Obok was zatrzymuje się limuzyna. Drzwi się otwierają. Ale ja jadę. Jeszcze raz? Ale jedziemy już. Nie. Dlaczego? A jechaliście już? No bo mówię, że skakujemy do auta, ruszamy w pogoń. A i go tam sucicie po drodze. Dobra, to inaczej. Ale możecie zrównać z nami, nie ma problemu. W porządku, więc jakby zrównujecie się i szyba się opuszcza, a tam widzicie Alojzego. Alojzy? Alojzego? Ale którego? No tego, który siedział obok ciebie na 62. Alojzy, wszystko dobra? Zapanowałeś nad sytuacją? Przeskakujemy się przez okno jeszcze takiej, tylko rzucę. I wyskakuję. Wskakuję w takim razie tuż obok ciebie na swoje miejsce. Jeżeli śmieciuch tam siedzi, to go spycham na tylne siedzenie.
I rozsiadam się wygodnie. Widzisz, że... Zapinam pasy. Tak. Jesteście... Pasuj to auto! Co mam zrobić z tym autem? Pasuj to auto! Obok nas! Ale... czasownik. Że kasuj to auto. Kasuj. Kasuj, dobra. Kill it with fire. Co w lewo, co w prawo. Znaczy, uderzasz mnie? Moje auto jest tak do kasacji, to Ale dlaczego? Nie wiem. Przecież nie będą nas gonić. Rzućmy na sprawność. Aloizy, ty jakoś reagujesz, jak to słyszysz? Bo jeszcze tak zapytam. No właśnie, może... Ja zapytałam, czy zapanowała nad sytuacją. Więc jak odpowie, to... To zmienimy deklarację. To gotowe. Nie musicie... Nie musicie się tutaj stresować. To zrobiłam tylko tak i tak. I czemu słyszę bransoletki? I tak rzucę na sprawność. Dlatego, że... A wiesz dlaczego? Dlatego, że masz letnie opony. No tak. A wiesz co? Ja myślę, że ja wiem o tym. Ja chcę jej pomóc. Okej. Okay. Czy ja też wtedy rzucam? Tak, na sprawność. Okej. Okay. Bo jak coś, to będę się forsować, bo już rzuciłam i jest... No poczekaj, poczekaj. Plus 3 ze sprawności. Cicho, ko. Więc tak, sukces, po prostu sukces. Okej. Okay. Pierwszy. Więc masz plus 2, Iwona? Tylko mi to nic nie pomoże, bo ja mam 6, więc jak dostanę plus 2, to będę mieć 8, a to wciąż będzie za mało, bo wyrzuciłam 9 i 10. To forsuj! Chętnie bym to forsowała na emocjach, tak? Zróbmy to pierwszy raz, zrobię forsowanie dzisiejszej sesji. I przerzucam. I dostaję 2 punkty stresu, 1 punkt stresu? Najpierw 2 punkty stresu. Ktoś tam się topi obok. No, a co potem? No 2 punkty stresu i przerzucasz cały rzut. Przerzuciłam. Dobrze, więc mam 2 punkty stresu, przerzuciłam, jest częściowy sukces. Licząc to plus 2 od Alejzego? A, 2, 4, 6, tak. Aha. Słuchaj, częściowy sukces, więc okej, okay, odbijesz, jakby komplikacja taka, że dostaniesz punkt stresu, bo prawie przywaliłaś, wiesz, no tak. Nie mam problem. Więc odbijacie. Jedziecie dalej prosto. Samochód z kłoką zjeżdża na pierwszym zjeździe, wy dalej jedziecie prosto ku spokojnej przyszłości, ku wielkim nadziejom na prosperujący biznes. I Trevor, do Trevor w pewnym momencie zaczyna dziwnie powarkiwać. Dobrze, to jest przypięty pasem. I tutaj sobie utniemy naszą opowieść. Nie dowiemy się, cóż ten Trevor po skowyjcach. I moje drogie. Ja myślę, że rzuci śmieciuchem. Moje drogie, dziękuję wam za dzisiejszą opowieść. Ja bawiłem się fenomenalnie, pomimo tych kłopotów ze streamem. Mam nadzieję, że wy tak samo. Było fantastycznie, było bombowo. A, super. Lisiastycznie. Lisiastycznie. Bym wiedziała, czy jestem kotem, czy królikiem, to bym coś odpowiedziała, ale... Słuchaj, jesteś pół na pół. Wyszło, że... pół na pół. Wyszło, że u ciebie pół na pół. Ojciec jest czarodziejem, a matka mugolką. No, czy ale wiem. O, księżniczka pół krwi. Ale puchate futerko. Białe puch. I cóż. No i się podoba. Podoba mi się moje dzieci. Zakończenie. Fajnie, że tutaj mi otwarło nowe wątki, gdybyśmy kiedykolwiek kontynuowali. Tym bardziej, że jeszcze nie mam zaczętego wątku z świeżo przybyłym do miasta ojcem. A to na pewno też była kopalnia rzeczy. Znaczy, to... I się okazuje, jest to wątek, no, kopalnia. Tak jak wam powiedziałem przed sesją, że na dzisiaj, no, ja wiedziałem, że jak się was puści w zwierzogród, to wy gdzieś pójdziecie, a nie wiem gdzie, więc po prostu stwierdziłem, że nie będę przygotowywał wszystkiego. Więc przygotowałem sobie różne zahaczki, a co dalej, to nie wiedziałem, nie? No. Co, jakbyśmy my były pierwsze, to pewnie bym poszła w tego ojca, ale z drugiej strony, jak już tutaj mieliśmy fajnie nakreślony wątek, taki bardziej właśnie gangsterski,
to fajniej było jednak w to pójść na tym jednostrzale. Myślałem, że pójdziecie w jeden z tych wątków, w związku z czym takie, które były gdzieś tam pozwoliły wyciągnąć emocje, zrobiłem dwa. Jeden z matką Trevora, drugi z ojcem Aloysiego, nie? I ojcem Śnieżynki. Prawdopodobnym. Jesteście rodzeństwem w ogóle. No właśnie, niesamowite. To był plot twist. Futerko po mamie. Ale ona nie ma numerka. Jestem jedyna Śnieżynka. Ja już widzę tą sesję z rywalizacją rodzeństwa, nie? Kogo tatuś kocha bardziej. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, bo mamy godzinę, tak jak obiecałem, się wyrobiliśmy. I cóż, raz jeszcze dziękuję wam bardzo za dzisiejsze granie. Dobrej reszty Halloween. I zapraszam, drodzy widzowie, na kolejne sesje. Zostawcie w ogóle komentarze pod tym filmem i poprzednim, i jeszcze poprzednim, bo na trzy się rozbił ten film. A w środę wracamy z klątwą Strada. Ej, ale dzisiejszą sesję musimy skończyć pytaniem. Cukierek czy psikus? Dla mnie to ewidentnie psikus. Albo cukierek anyżowy. No moja matka wilenką, kurde! Anyżowy? To ja biorę marchewę. Ej, zawsze mógł być ten lukrecjowy, co jedzą Finowie. Też są obleśne. A ja w Finlandii mi to wchodziło, wiesz? W Polsce nie. No widzisz. Nazywam się Salmiakki. Dobra, to robimy, słuchajcie. Ja muszę zdjąć tą czapkę. Robimy, słuchajcie, rajdzik do Tasego, do GM Hut. Nie wiem, w co tam się dzisiaj gra, ale na pewno w coś dobrego. Dzisiaj dzieje. Zapytajcie, czego używają do odpchlania. I za 7 sekund lecicie. Mi siadła dzisiaj ta muzyczka. No, fajne.